Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł bez ryzyka. Fuksiarz.pl. Wystawionu nie chce ktoś, na błocie Po co w Wrocławskie ZOT, wylej ma może grać. Wysłopłock już nadszedł czas, ten spadek Masterclass. Już porażki czujesz smak, to zawsze był Wasz plan. Radia to fajny gość, trzy razy była pałskość, a cymon ten filipek mój po puharze poszedł. Mój. Omnibus, ojczoł to właśnie ty. Ci dodał sił, tlenu śląsku, jak graś, Do powrotu, czas, do powrotu, czas, papenko. Kowal się pyta mnie, czy ma coś zacenzlować, co to znaczy? Cenzlować? Cenzlować. <coughs> Zacytować, chciałem <coughs> powiedzieć. Co chcesz zacytować? A nie, nic. E... Łukasz Członek może zacytować, bo a... widzicie, wyświetla. Nie, no, nie, bo Łukasz Ciona, wiesz co napisał? Yy, ten. Innor no, bo Łukasz Ciona, nie da się oglądać meczu legi ze Śląskiem, jest jak przeterminowany makaron. Łukasz Ciona. A makaron rzadko się a ja, a ja, a, ja a ja mu napisałem, dlaczego jadłeś przeterminowany makaron? No, takie pytanie mu zadałem. Nie? No, a on się odpisał, że nie miał co na studiach. Nie? Na studiach nie miałem co czasem. No. Ale makaron. No Łukasz Łukaszczona to jest, wiesz, no Łukasz Ciona jest y, sam w swoim rodzaju y, specyfikiem polskiego futbolu, no i, dla, i dlatego tak ten, ale słuchaj, jak może, jak może napisać, że jest jak przeterminowany makaron, czyli co, on On go spróbował, dlatego zapytałem się, dlaczego jadł, no i tak. Ale makaron ma to do siebie, że jest bardzo długość, na te ważności ma. No. Słuchaj, no ale Łukasz że Ciona... Przecież to ma ten makaron kosztuje z 5 złotych. Słuchaj, ale wyobraź sobie, że uk Nie, ale pa pamiętaj, że Ciona ma, ma to do siebie, że Ciona, jak zadał pytanie raz na konferencji prasowej i To do dzisiaj tak. trwa. To do dzisiaj trwa. I wyobraź sobie, jakbyś ten, jakbyś ten makaron wrzucił na, go, na, na gotującą się wodę. Makaron się może zdążyć przeterminować. Znaczy nie, Przeterminować się nie, no ale się może rozgotować. Może się właśnie rozgotowany może chciał napisać. A, może rozgotowany. No ale nie, no to Ciona już musi mi coś napisać. Na razie nic nie odpisał. No się odpisał, no widziałeś. Dlaczego przeterminowany ja? No, zadaję mu pytanie, no. Łukasz Ciona makaronem po oczach pl? Jezu, dlaczego tak wysoko siedzisz, a ja tak nic nie prostu Może stąd się wyższe, o 20 centymetrów. Ale nie aż o tyle? A no ty nie. ile masz? 172? 82. 82 masz? No, no. To, no to nie. Znaczy miałem, mia, mia, miałem jak grałem w piłkę, teraz już podobno starsi ludzie maleją ze względu na wiek i tak, tak jest to. Okej. Okay. Dobry to był wstęp, jeden z lepszych. E, Przemysław tak. Michalak. Witam. I Jakub Białek. Dzień dobry, dobry dzień. Przemysław Michalak. E, Przemku, to zanim zaczniemy, to opowiedz historię, jak zabrali żonę na mez GKS-u tych U. Który musiał przegrać. Z Resowią. No, myślałem, że obejrzy e, może nieładne, efektowne, ale jednak zwycięstwo nie obejrzała zwycięstwa, tylko trzy bramki w sieci GKS-u Tychy. Bawiła się dobrze, bo było wiele takich, wiesz, spięć, starć, gdzie sporo się działo, natomiast niekoniecznie w dobrą stronę. No, finalnie stwierdziła, że nie odczuwa potrzeby szybkiej, szybkiej powtórki, także w tym sezonie na pierwszą ligę już jej nie wezmę. A to, wiesz ja miałem tam podobnie dzisiaj przy pierwszej połowie z Kotem swoim, bo nam mówiłem, bo pies poszedł spać, a a kot ze mną oglądał pierwszą połowę legii Jaśląsk, nie i tak. Powiem ci. Że... wróci. No powiem że Zabędanie. już. To wróci we wtorek, jak już obejrzysz wartę ze starą. Powiem że już kot stwierdził, że już nie będzie więcej lądów ze mną meczów, nie? I... Patrzył gdzie jest piłka, nie? I cały czas w jednym punkcie była, nie? No to nie wiem dlaczego tak jest. No, ale to zielona murawa mu się podobała nic więcej. <laughs> A jak się Kot wabi? Felek, Felicjan. Pozdrawiamy, Felka Felek jest taki. że Leo na przykład... Z... A, jest, a ty jesteś teraz też prowadzącym, że pytania zadajesz? Co? Jesteś duetem prowadzącym. Słuch, a ja jestem... Farowski, nie... Smokowski. <noise> no i tak siedzimy obok siebie. A tak. co ci nie... No właśnie, no, tak siedzimy blisko <noise> siebie. Ci... Jeszcze pytania zadajesz. No właśnie raczej ja siedzę tak blisko ciebie, a nie siedzę blisko Przemka. Bo mnie lubisz Bo... bardziej. Ja no wiesz, obserwowałem troszeczkę y, Twitter, y, Twittera, y, Twittera, y, Twittera jest y, i widziałem, że Przemek był z żoną na meczu. Mówię, uuu, ale żaba piękna. No, chciałem ją zarazić pasją, ale, ale właśnie nie udało się, się nie udało Ale właśnie się. Przemek, powiedz mi, opowiedz mi taką historię, bo później tak poczytałem troszeczkę i tak... Czyli trener Banasich, tak? No. Nie nadaje się? Czy to twoja żona się nie nadaje na chodzenie na mecze Tychów? Może to... Byłoby tak wytłumaczeniem dla kibica polskiego. Nie, trener Banasik się nadaje, natomiast... Żona nie. GDKS Tychy ma po prostu bardzo przeciętny skład, taka jest prawda. Do tej pory robił wyniki ponad stan, a teraz Ty trzeba proszę? pogodzić się z faktami. Jest tak jest, aczkolwiek no tam jest trochę tak jak w Ekstraklasie, że jeszcze ta strefa barażowa jest szeroka, wszystko się może zdarzyć. Teraz mecze z Podbeskidziem, z Zagłębiem Sosnowiec, także... Nie się nie, powiem, ale, ale ogólnie Przemkowi to współczuję, nie, bo... Ostatnio w poniedziałek on, on napisał się, że on jest, on napisał, odpowiedział mi na, na, na Twitterze, że on jest trzecim fornalikiem i tak już nie bardzo wiedziałem o co no chodzi. Tak mnie nazwali kiedyś na Je Jezu, ale, jak w okularze. Ale masz pas, <grym> 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 Ale masz, masz pas. Ale już nie posiadałeś się na ten? Na Stadium śląski wczoraj? Nie, nie, nie. nie, nie. Stwierdziłem, że nie. Że, ale to bez rzeczy, ja, nie. Stwierdziłem, że już tylu ludzi przyszło, że ja już tam nie mam czego szukać. Myślę, że dobrze mówiliśmy mecz Legizły ze Śląską. W tym Ja na przykład powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia ten mecz. Ale to właśnie o, o, o to mi chodzi, bo chciałeś zacząć od tego spotkania i tak się zastanawiam, czy to nie powinien być ten mecz, który ewentualnie no, powinniśmy no. co zrobić, jak? No, to się... no dobrze, to przejdźmy. No albo się dzisiaj śpieszysz? Nie, nie śpieszę się. Ale no dzisiaj jest mecz o dziewiątej Nie, no ale, no ale co mam tu powiedzieć? Że dużo taktyki było? To znaczy tak, od... no, jeden zespół tak? był prowadzony przez najlepszego taktyka w Polsce. No, brawa, tak... dla Magier. No, i brawa dla Jacka Magiery. Brawa dla Jacka Magiery. No oto, nie oto no No go... nie, go nie, nie, no tam tam znaczy, ten tak, też, dziennikarze tak, piszą i... o Gonzalo Fejo. No, nie no Gonzalez Rafaela, oto Najlepszy taktyk. Nie, tak, no tak, nie? tam co on taktycznie ich poustawia, tylko szkoda, że w dwóch meczach z Rakowem i ze Śląskiem jego drużyna w ofensywie wygląda tak, jak wygląda. No, co byśmy nie powiedzieli? No. Przecież chyba nikt nie zapomni tego remisu 1-1 z Rakowem z poprzedniej kolejki, gdzie jest ewentualnie bramka po jakimś rzucie z auto, jakieś kopnięcie w pole karne, pekar strzela i później następny strzał dopiero i wyjście za połowę jest w 80 -tej którejś minucie. No to Nie oszukujmy się, no, to jest ten zespół Fejo. No. Fantastyczne szkolenie, więc szkoda tylko, że w piłkę nie... Nie wie, jak się gra do, do przodu i tyle. No. A to, że taktycznie będzie świetnie wyglądał. Słuchaj, taktycznie wyglądają wszyscy, którzy są od miejsca 7-15 w naszej Ekstraklasie, aby się utrzymali. No tylko tyle. Śląsk przyjechał po remis i ma ten remis. Aczkolwiek i tak paradoksalne jest to, że jakby highlights z drugiej połowy to była jedna okazja legi, czyli ta poprzeczka Guala i dwa strzały Śląska, więc koniec końców nawet przy odrobinie szczęścia Śląsk mógł ten mecz wygrać, aczkolwiek przez 75% czasu pewnie się bronił. Ale w przerwie jeszcze miałem nadzieję, bo pamiętałem co się wydarzyło w rundzie jesiennej i tam było do przerwy też 0-0 i była straszna nuda. Ten mecz był zabity przez taktykę i Śląsk się rozhulał i strzelił cztery bramki. Teraz nie doszło do takiej... Może jakby Gualowi ta sytuacja wpadła zaraz na początku. Się trochę no. Duża wiara w tobie tak, tak, jest przełku, we mnie ciut mniejsza. E, smutny becz, smutnych drużyn, bo strasznie smutny jest Śląsk-Wrocław w tej rundzie wiosennej. Tak normalnie, gdyby oni nie skończyli tak dobrze e, jesieni, to, 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 to nie mówilibyśmy o Śląsku. Wrocław był, byłby takim anonimowym zespołem tak jak teraz, że znaczy, nie chcę powiedzieć. No mograli jesienią ponad stan. No tak, tak. To, to był niewątpliwie wynik ponad stan. By, to byłoby teraz takie zagłębie Lubin, taka, taka stal Mielec, czyli w Lidze Minus byśmy poświęcali im trzy minuty. Teraz poświęcamy im trochę więcej. No i źle się to wygląda, po prostu. Tak jest. Jest Znaczy, Patryk Klimala strzeli gola w tym sezonie? Dla yy, osób, które napisał dobrze w komentarzach, jest do wygrania niewiele, bo twój uścisk z dłoni. Czyj? No, Dlatego niewiele. No to nie będę miał ręki, kurwa, daj spokój, Przecież to, się, to się nie wydarzy. Nie no, ale, nie, no, powiedzmy tak, ale... no, tylko też bierzmy pod uwagę, nie? Bo, bo, bo to też, jeżeli chodzi o ten mecz, o Śląska-Wrocław. Ja wiem, że tak Śląsk wygląda, jak wygląda. Tylko wyobraźcie sobie, co wyprawiają te drużyny za nimi, że oni są dalej na drugim miejscu. No Lech ich dogonił punktami, tylko że bezpośrednio mecze są na korzyść Śląsk. Ale no, tak naprawdę, oni nic nie muszą grać, a cały czas są na drugim miejscu. Słuchajcie, tu już zostało pięć kolejek Ale do końca za, rozgrywek. moim zdaniem za chwilę zostaną prześcignięci i choćby uh! ten zabrze. Uh! Dlaczego ma nie prześcignąć? Według no mnie Śląsk, Ja to mówię od dawna, nie, Śląsk nie. nie wejdzie do pucharów. To, i, 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 słuchajcie, ja, jest, ja jestem jednego zdania. Ja, ja bardzo żałuję te, tej kolejki sprzed tygodnia, gdzie Jagiellonia Białystok przegrała Mec z Krakowem. Byłby już mistrz? Nie, no ale to ona musi zdobyć mistrzostwo. Ja nie chcę, żeby tu ktoś się wplątywał, reszta w piłkę nie potrafi grać. I na siłę, a oczywiście kibic będzie zadowolony, bo się może okazać, że ktoś inny zdobędzie, ale bez przesady. Już szkoda mi tego meczu. Słuchajcie, rywale jak nie, oddajcie im wszystkie punkty. Naprawdę, proszę was o to, żeby Sprawiedliwość miała jakieś ręce i nogi. A to niech sobie sami wygrają, co oddać Nie tutaj? no, oni wygrają i tak, czy inaczej, ale wiesz. No to no, to, no, to, no to. A, Ale, ale, ale... ale, ale. <laughs> Nie, nie, tylko mi, mi chodzi o to, jak patrzę na te inne zespoły. Słuchaj. A jak ja w ogóle chcę dr... coś powiedzieć. Ale żeby było no. Tyle pieniędzy wydane w transfery. Faza grupowa, Golizadecha z jednej strony, tu miliardy płacone człowieku, wraków, 11 transferów. Liga mistrzów, to jest kopanina po, po czaszkach, to mało powiedziane. Słuchaj, tego się nie da kurwa oglądać, naprawdę. Słuchaj, najpiękniejsze drużyny w Polsce. Widzę w naszych tak, Jaga. Czasami pogoń, bo już nie w ten weekend. górnik widzę. No, żarty. Ale puszcza! Staje fragmenty gry. Jeszcze raz po podkreślam. Nogą nie potrafisz, to rzuć z autu. Kurwa. Tak. Natomiast co do tego meczu, to jeszcze chciałem powiedzieć, że jak przygotowywałem twój alfabet, tak. to na literkę A no. chciałem dać, jak mówisz, ale, 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 ale. No i... Nie mogłem znaleźć, więc może to jest paradoks Mandeli. Że ty nigdy nie mówiłeś, ale, 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 tylko myśmy sobie to wymyślili. Tak, no bo się tacy... No. Paradoks Mandeli polega na tym, że wszyscy myśleli, że on nie żyje, a on żył przez jakiś czas. Tak, bo wszystko wsadzi się w usta, no nie wiesz, no przecież to macie takie... Te to w... macie to... To była w, w, w... klasyczna manipulacja. Tak, no ale... Może ty zawsze mówiłeś, po... ale, bo to po... no jedno. Franciszek Smoda już kiedyś to powiedział. Macie macie tą taką, tą weszło i... Co?! Co? A co to jest brzydkie tak, stadion? Taki nam zostało. <taki <taki> nam zostało. Poproszę na maila, e, jak od naszego widza, jak ty mówisz, ale, 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 bo ja już nie mogę, nie... naprawdę przeszukałem wiele filmów. Żeby znaleźć ale, 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 ale i nie znalazłem. No ale, ale... Naprawdę zacząłem wierzyć, że ty zawsze byłeś człowiekiem poważnym, poczciwym i, no i tak, rzetelnym, no. mówiącym jedno ale. Ale, 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 ale. No już to raz się powiedziałem. Weź z tego. Aktualizację zrobisz. Idziemy dalej, bo tu nie ma coś Nie, Jedno słowo Legi. Ale jedno słowo. Jedno słowo kończy Fantastyczna siła, więc sypna leki. Ełka jest. Jak teraz tylko rosołek będzie do wejścia w ataku legi, skoro pekard będzie kontuzjowany, już, to widzę jak. Wspaniale ta machina się napędzi. To hmm. było z 20 słów moich. No, Bądźmy Baś, tak. uczciwi. się. No, teraz będę chciał poczytać te wszystkie artykuły od dziennikarzy, którzy wyprodukowali się tyle na temat Fejo. Przed pierwszym meczem z Rakowem. No dobra, ale dwa mecze, no. O nie, nie no, ja wiem, zaraz dwa. Znaczy, tak. Ja tak było... teraz go będę musiał bronić. Nie, Chcesz tego? Ale, Chcesz tego? Nie, nie najlepszy numer był to teraz tak. Po pierwszym meczu było nie, to jeszcze potrzeba mu czasu. Po drugim potrzeba mu czasu. A co ty o... chciałbyś, żebym w dwa mecze legi odmienił? Ale... Bo ty będziesz gadał, dawajmy trenerom czas, ale a teraz tego Fejo ale ja... atakujesz po dwóch meczach. Nie, ale ja ja pow... tylko żartobliwie go atakowałem. Tak, no ja poważnie. wiem, a ja, nie, ja, ale ja powiedziałem, że on się nie nadaje przed pierwszym meczem. To, to teraz będę czekał od dziennikarzy, że oni będą mi powiedzieć, że on po trzecim się będzie nadawał. No bądźmy poważni. No. Się nie nadawał przed pierwszym, wystarczy. Czyli nie jest najlepszym takim w kraju. Nie, no ja szczerze mówiąc, myślałem, że yy, to jest taki gość, który pobudzi dość szybko szatnię legi, ale jak widać niekoniecznie. Znaczy nie. w długo, długim dystansie nie, pewnie nie ma, będzie pracował. Nie ma szans na pobudzenie czegokolwiek w tej szatni. No bo to jest trup. Szatnia. Ej, postanar postanar też w jest. E, musiałby, być, musiałby być. Słuchaj, nie, y, pa Paweł. Łazarzu, powstań. Nie, jeszcze jedna rzecz. Fejo. Słuchaj, no, tak samo ja. się ja nie pójdzie. Ci... Nie pójdę ci. Do... Słuchaj, ja nie zrezygnuję z tych programów w Lidze Minus, żebym po poszedł o tej samej godzinie do jakiegoś programu ligowego i, i, i siał smutasy, tak? No nie ma lepszego programu ligowego niż Liga Minus. To wiem, ale nie mogę. Nawet jak. Nie mówię, żeby był, ale gdybym poszedł i, i, i siał swoje smutasy, bo tam nie powiedzą, nie, ty nie możesz być tak krytyczny, ty nie możesz być taki, jak jest. No ale chodzisz do jakiegoś programu ligowego? Nie od. Czekaj, jest Lubin, nie ale nie jest mi Ale czy ty mnie rozumiesz, o tej samej godzinie o 19.30 yy, po, zaraz po meczach, tak? No tak. Czyli nie, o to mi chodzi. To nie mógłbym. No to tak samo i Fejo nie może przyjść do Legii. Jak rzucał kuwetami w motorze Lubin, to w Legii musi rzucać kuwetami. A jak przestał rzucać kuwetami, znaczy, że jest chujem trenerem. I tyle, i, i, tyle w, I tyle w temacie Fejo. Po prostu gościu się zesrał Legią Warszawa i tyle. Yy, zatrudnili przestraszony piłkarze się boi i tak dalej. Nic więcej nie powstanie z tego, z tej drużyny, z Fejo na pokładzie. No ja ci to mówię, no. A czy, to czy... tak samo i ze mną by nie powstało y, lepszy program od Ligi Minus o od, od 19.30, czy jak wcześniej mieliśmy o 20.00 y, w y, niedzielę y, w innej stacji telewizyjnej. No, to ci mówię, no ja. A czy zgadzasz się z opinią? Nie. Piko 44, ale nie ważne. Ale co? Jaką opinią? Że Fejo brakuje jej. Haha, ha, ha. nie, tak. nie rozbawił. Można to poddać analizie nie rozbawił eee, Ale jejo, jejo, jejo. jejo. No, no, no. no takie, wiesz. ŁKS eee, Lech, jojo. Jojo. nie jejo. No jo No je no, no, ale że ony jejo. Jajo. Nie mu brakuje jajo jo. No, ŁKS dobra, dobra. Lech Poznań, 2 do 3. To jest chyba wszystko na to stać Lech Poznań do końca sezonu. To znaczy, żeby męczyć bułę. I być może domęczą w ten sposób do pucharów. Terminarz powinien im sprzyjać, chociaż terminarz to u nas takie pojęcie chyba troszeczkę względne w przypadku wszystkich zespołów. No ale dobra, no, wykorzystali w końcu, tak? No bo po wyjeździe na Puszczę Wryj ryj zasłużenie i tutaj z UKS. Mnie się wydawało, że jak dostali na... Słuchaj, to jest drużyna, która dostaje z UKS-em grającym osobie, oni na 2 do 2, to jest w ogóle jakiś żart defensywa. A już Rumak lecący... I to, wiesz, i to a już nie dostaje rumak... przypadkiem, bo oni już... się po prostu cofnęli. To nie tak. było tak, że jedną akcję konterkę dostali. A już Rumak lecące później... Po... Nie, no... no tak, Burinio, tak. Jak ten FC Porto... To, bardzo, ten, dobry... United, FC Porto. bardzo dobry ty, 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 komentarz na Twitterze przeczytałem a propos tego biegania Murumaka. Lech potrzebuje... A, a, autore, autorem jest użytkownik Macie zjem. Lech potrzebuje trenera, do którego biegnie piłkarz po strzelonym golu, a nie odwrotnie. Coś w tym jest, coś w tym jest. Tak, no, ale to, to, to mądre, mądre. mądre, bo nie spadł po, to Powiedzmy sobie jasno, Odhaczyli, tym bardziej po meczu, lecha. Już teraz wracają pewnie sobie do Poznania. Jak Nie zdążyli jeszcze dojechać z Łodzi, a szybka trasa, to może już dojeżdżają, zobaczyli wynik Leja Śląsk. Tak, tak naprawdę na koniec pewnie to, co będą chcieli, będą mieli. Pamiętając, że gdyby im, jeszcze im się udało wygrać ze trzy mecze z rzędu w ekstraklasie, no i cudem. Termina. Dobrze to, Kowal, określiłeś. Udało się wygrać. Udało się wygrać. Tak tak, udaje. tak, tak, Ewentualnie wiesz, coś się udaje. Bo, bo nie zakładam, oni nawet nie są dzisiaj, nawet powiedzmy sobie, oni są dzisiaj nawet przy Bułgarskiej nie są rywalem dla Legii, która przyjedzie i ich ogra. Jestem przekonany na 100%, że ich Legia ich ogra, bo tak wygląda Legia. Legia dwa razy lepiej wygląda fizycznie bieg biegając niż mów się, a Legia niż Lech Poznań. Czyli Legia ich ogra tam za 2-3 tygodnie. I, I już tych punktów nie będą mieli, bo a tym bardziej, jak się im się nie podłoży, żeby nie zdobyli tytułu mistrzowskiego, to tak naprawdę cud musieli potrzebować do, do. Puchary tak. I to jest drużyna, która chyba zajmie to jedno z trzech pierwszych Na no nasze nieszczęście. No, no. Słuchaj. Pamię ja pamię też... pa Pamiętasz zawsze jakiś wariat z yy, Poznania, może jechać i sobie w Trnawie po raz kolejny pierdoląć tak zwanego. Koziołka matołka, a później <laughs> mieć tą satysfakcję, że se namalował. A, nie, kozio... to a koziołek jedyne, to, się obsrał. To, to, no. to jedyne cel, może ugrać tych pucharów. No, tak, tak, tak. A, 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 ko... A, ko... a koziołek się obsrał, nie? No tylko tyle. No. I, I to mnie się, to, to, to mnie się wydaje. Nie, ale że... Ja bym nie chciał też w pucharach samych niespodzianek, bo jednak te współczynniki są ważne. Zawsze mimo wszystko jest ciut większe prawdopodobieństwo, ciut większe. Ale, ale nawet tak, ci to? Że, to lech, że nawet taka legia muszą mieć trenera. Ale nie, Przemek. Ugrają trochę więcej. Przemek, prze słuchaj, rozmawiamy tutaj o lidze polskiej, o ekstraklasie są drużyny, które wyglądają zdecydowanie lepiej od naszych pucharowiczów byłych. Znaczy tych z tego sezonu. Jeżeli one zajmą wyższe miejsca, to na, na to zasługują. A ja nie mówię, a że nie, możemy... nie zasługują, tylko że tak, ja, tak, nie mo... nie ale nie... no nie, ja, ja wiem, żeby w po... naszej ligi. Ale to, ale, ale nasuć ten y... interes naszej ligi. Interes naszej ligi polega na, na jednej rzeczy, że Lech, Legia czy Raków powinien mieć 20 punktów więcej niż mają. I to jest interes. Jak nie potrafisz, to mam wyjebanek, kto będzie grał w tych pocharach. kurwa. Dobra, no, ale jakby nie było teraz, nie, bo ale faza grupowa ligi konferencji czy Europy. Nie, Przemek, nie rozumiem. Bo jest ty chcesz... standardem. Ale powiedz mi Przemek, czy ty chcesz, mi, chcesz mnie namówić? Prędzej to zrobi Lech, na... Legia czy Raków ale niż chce... któraś z tych sensacji. ja bym mi... ale... nie będziemy się kłócić, ale, ale... mówimy, mówimy nie, o podstawowych miejscach. to tylko teraz musisz mi wytłumaczyć jedną podstawową rzecz, bo ja się z tą zgadzam w, pewnym, no. w pewnej kwestii. Chodzi o punkty. Ale teraz ty musisz mnie namówić i przekonać. Masz na to 500. Dobra, nie, nie. Trzy minuty na każdy zespół. Co muszą zrobić, że jak Lech, Lech, Legia, Lech Iraków, awansują do europejskich pucharów, ilu muszą dokonać transferów, ilu wyrzucić i dlaczego ma być tak dobrze. Masz trzy minuty na każdy zespół. Ja ci powiem zbiorczo. W każdym przypadku będzie potrzeba sporo transferów, będzie musiało zajść dużo zmian, tylko że łatwiej to będzie zrobić w Lechu, w Legii czy w Rakowie niż na przykład w Górniku Zabrze czy w środku Wrocław. I mm -hmm. o to chodzi. Poza tym mimo wszystko te drużyny, te, te kluby już. Jak, jak, to, sam... będzie, jak to będzie łatwiej, jak nie masz pieniędzy? Kto nie ma pieniędzy? No nie mają nigdzie pieniędzy. Słuchaj, no jak przeczytałem informację, że Lukinia zwraca do legi. Okej. Okay. To... Słuchaj, a Mariusz Rosła jeszcze nie gra? W piłkę nożną? <słuch> Czy ten do Legi no, mógłby wrócić? Mar Marcinciela jeszcze można wziąć. Nie no, ale dobrze. No, no słuchaj, no słuchaj, ja coś ci powiem. Wiesz, pierwsza informacja, Lukinia zwraca do Legi. No i co? Ale dobra, ale... ja tak nie zgoda? żywy, czy nie? No, to się okaże, co... jak znajdzie klub. No ale przecież Legia Warszawa jest. Chodzi mi o to. Pytanie. No Legia, Legia ma rosołka, jest, więc taki Jarek nie Legia zgoda, to transfer medyczny teraz jest ja, jasowanie zgodny. nie, 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 nie był byłby zły transfer, to, bardzo to, medyczny to, 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 że jest rosołek i, nie, Przemek, i, i jest legalnie ja skazana. Ja wiem, co ludziom czasami chodzi, bo czytam to na, na, na tym Twitterze i tak ich. dalej. No, to, ty, ich się ja tam jakoś łatwiej mi, ich się Twitterze, wszystko jedno. myślę, że to nie ma w przypadku naszej piłki nożnej jakiegokolwiek znaczenia. Jakiegokolwiek Nie, takie. no ostatnie lata pokazują. Nie, nie no nie ma zna, nie ma, nie ma. Ostatnie lata pokazują, że raz grasz w Pucharach, raz nie grasz w Pucharach. Prosta rzecz. Ostatnie lata pokazują. Który zespół w polskiej lidze dwa razy zagrał w fazie grupowej Europejskiej Pucharów, będąc Legią Lechem Rakowym? Żaden. Czyli już nic nie pokazują. Raz, o, o my... O, o tu... Tak, ale ja, ja ci, jak wiem, miałeś te niespodzianki. Potarowe, przy... Czyli piasta, to, patrz, lechie, pogon i tak dalej, nic nie To Powiedziałem ci, co dzisiaj... To w Jeżeli będziemy mieli cztery to... takie zespoły, nie, nie, my jesteśmy to będzie katastrofa. Za... My jesteśmy troszeczkę troszeczkę, troszeczkę e, jakąś do nam nabili, ci przedstawiciele klubów i ogólnie takie te statystyki, co zawsze wychodzą, tak ile my to punktów nie nasiepaliśmy. Ja dzisiaj to mówiłem w kanale sportowym i powtórzę to jeszcze raz. Mistrz Cypru z bogatym Rosjaninem, z Białorusinem na ławce, który się mierzył o Ligę Mistrzów z Rakowem Częstochowa w przyszłym roku nie zagra w europejskich pucharach. Można? No i? Nie narzekają na to. A my w Polsce narzekamy, że jakaś Legia nie zagra w europejskich pucharach, czy pogodź była punkty. No bo Aris Limaso to nie jest klub, który ma 30 tysięcy kibiców. Ale, ale to, to, jest... ale to przestańmy. no chodzi o to, że jeżeli nie umiesz zagrać puchar, to się skompromitować. Ale to przecież to nie jest ani twoja, ani moja, ani Pawła wina, tylko po prostu to jest wina mioduskiego Zieliń, Jacka Zielińskiego i tyle jak Legia nie zagra w Pucharach. Po prostu no, w, ja wiem, cyklące, no. w przypadku Legi, no to może Twoja kiedyś. Nie chodzi o te analizy, że tu lech, Legia, raków nie zasługują na puchary, że nie powinny grać pucharów. Niech wejdzie świeża krew, to się tak fajnie gada, ale jakby potem weszły cztery świeże krwi nagle nam do Pucharów. No to jeżeli tam będą dwa-trzy wygrane dwóch, mecze, to już będzie dobrze. A dla współczynnika to będzie fatalna historia. Ale ja uważam, nawet że... Lek, czy Lek Prze... ja dzisiaj bez formy. Chciałbym chciałbym odes... Gratują więcej. Chciałbym cię odesłać do wszystkich. Totalne chciałbym pucharowe. cię odesłać do wszystkich tych yy, speców od piłki nożnej, zajmujących się statystykami, kto, które szają po Twitterze, albo szalały po Twitterze. Od sierpnia, czy tam od września, do końca grudnia, jak mieliśmy dwie drużyny w fazie grupowej. Ile to my nie na natrzaskaliśmy punktów, ile to tego i tego. I nagle się okazuje... Po względach punktowych był to całkiem niezły sezon, aczkolwiek... Tam I, na... ale... I teraz nagle się okazuje, że nie mija pół roku, bo pamiętaj, że faza grupowa skończyła się w grudniu. Nie mija pół roku, bo w grudniu, jeżeli się skończyła faza grupowa, to grudzień mija, znaczy pół roku mija dopiero w czerwcu, tak? Od grudnia. Dobrze mówię? Czy mam jakieś... Nie mija dobrze, się... Kowal, dobrze. No widzisz, czyli nie minęło cztery miesiące. No już oczywiście dwa miesiące już tam nie ma, ale chodzi o co, o, o co mi chodzi. I teraz się wszyscy przejmują, kto będzie... Dlaczego nie będzie kogoś z tych drużyn w czwórce? No przecież to nie jest nasza wina. To nie moja wina, że te kluby są tak prowadzone. Nie moja wina, że e, średniakiem polskiej ekstraklasy nazywa właściciel Rakowa, że Dariusz no Mioduszki tak, nie, nie wie, że Zieliński zwolnił mu trenera, e, że ludkowscy to w ogóle są... E, e, raz im pójdzie, raz im nie pójdzie, mają wywalone, żąsa też się nie nadaje. To, że mamy takich zarządców polskiej piłki nożnej, to słuchaj, no to może przejdźmy do, do, do tych spraw i zadajmy im pytania, bo to wiesz, bo, bo to mi się wydaje, że im to jest taka satysfakcja. Raz wejdziesz do fazy grupowej Europejskich Pucharów i później masz trzy papcie przez kilka lat, bo dziennikarze... No, sorry, lizanie się po fiutach, jak to Paweł Zarzeczny mówił, to jest jedna z wielkich naszych cech takich narodowych. Niestety tak to wygląda w polskiej piłce za noże. Czy no. No, ja, no, tak to smokanie trwa tak długo? Jak Lech za żurawia wchodził do fazy grupowej, to jak długo smokanie dziennikarzy trwało? Jeśli w ogóle było. No jeszcze chwilę. Bardzo, dzień, bardzo no? krótko. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wierzę w to, że Lech Poznań coś ugra w Europie, więc nie kibicuję, żeby e, awansował do ja Europy. Pamiętam w... o przypadku Lecha, natomiast mówię też w kontekście no, no, Lech Ale ja na uważam, na że nie powinniśmy żałować my bardziej tych klubów niż one nie żałują same siebie. No, no tak? dokładnie, ja dokładnie. Jak Jagiellonia, powiedzmy, będzie mistrzem Polski, no zasłużyła na to, chętnie zobaczę, jak sobie poradzi w tych pucharach. Poradzi sobie słabo? No to trudno, no zasłużyła na to, żeby w tych pucharach wystąpić. O, o ile dobrze pamiętam, w XXI wieku raz zdarzyło się, że klub zagrał rok po roku no, Legia. w fazie grupowej pucharów Legia. No tak, no. Trochę to, mało, no, no. to mało, no. Nie mamy, nie dorobiliśmy się takich drużyn jak Bazylea, która grała co, co roku. Nie, no, ja, no i, jak, Wydawało się, że Raków jak, może być taką pierwszą jak, drużyną. Jakbyśmy, jak nie, jakbyśmy poczytali tweety i artykuły dziennikarzy, no to mamy, to, to, to umówmy się, że m, prawie, że Ligę Mistrzów wygraliśmy, no to, to ja wiem o tym doskonale. których? Nazwiska. człowieku. No nazwiska. Nie masz na Twitterze? Ale ja nie wiem. Legijnych i lechijnych, o. Lechijnych? Le, znaczy no, tych, Lechowych, lechowych. dobra. Z tych z Poznania tych Warszaw... sobie. Tych sobie. z Poznania i tych z Warszawy. No, Bądźmy poważni. Przecież to już trzeba być i debilem, żeby nie wiedzieć, co to jest. No. <grym <grym Słuchaj. <grym o, oni, o, oni są, oni pełzają i oni tam wszędzie, wiesz, robią swoje swoje rzeczy i, i mówcie, się no, i oni wprowadzają to, e, trochę sieczki w głowę e, kibicą, chociaż e, nie wszystkim i, i nie wszystkim normalnym e, tak wygląda to no. później masz e, dyrektora sportowego albo komunikat legi że Luki Nias przyjdzie no bądźmy poważni. Fajnie być dyrektorem sportowym legi Tak jak się jeszcze nic nie umie po no, prostu fajnie. W, wchodzisz y, y, w, w historię klubu i sprawdzasz kto jeszcze no. kto był kto był w legi Mhm. Kto jeszcze gra w piłkę? A to, to słuchaj, ja coś byłem. No? Na przykład Łukasz Broś jeszcze gra w piłkę w czwartej lidze. Jest w czwartej lidze, w Mazowie chyba tak. bodajże. Mazowie? Tak, tak. Łukasz Broś może... W... Stali 0,4. No. Gdyby go wziąć... Igor, Ale, do... Leczuk, Igor Lewczuk, Lewczuk jest w się weszło. Igor w KTS-ie, ma blisko. Igor Le Lewczuk w KTS-ie weszło. Pazdana teraz... chcieli wziąć, tylko Ty że do dwójki. Czyli wyobraź sobie, że masz tak, Igor Lewczuk na środek obrony, Łukasz Broś na prawą obronę, już masz Lukiniarz do środka i już masz mniej więcej kadrę skomponowaną na przyszły sezon. No i... Piu. Łatwość. Jose kantę skończył karierę, ale kilka miesięcy temu, także jeszcze może... Ale jest, w jest szansa, że przelatuje teraz samolotem nad Warszawą, wyląduje i może wpaść na trening Legii, dwa razy celnie kopnie w piłkę i dwa razy w światło bramki i będzie lepszy od Rosołka, też go przyjmą. To nie jest jakiś je, problem. Jeszcze tylko a propos Lecha, bo nie wiem, czy wiecie, że na moment Nie, no to ja na temat UKS-u wolałbym, bo przynajmniej fajnie spadają z ligi. Yy... Podoba mi się UKS. Dobra, a mogę tylko zdanie o Lechu? Nie. No. Dobra. Nie mogę, to nie mogę. Powiedz, e, e. co Kowal prowadzi. Kowal się prowadzi program, ja jestem za tym. Ale ty co chciałeś powiedzieć, o Lech? Chciałem tylko powiedzieć, że to, co wyprawia ostatnio Murawski, to przychodzi <coughs> do <kadry>. <coughs> <Powoływano>. <coughs> Cóż, Murawski to jest po prostu solidny ligowiec, więc czasami to... zagra solidnie, czasami niesolidnie. Ostatnio ma okres. Ostatnie, solidny. Ostatnio jest solidny. Ostatni w ogóle nie jest solidnym ligowcem. On ma nadzieję, że on gra na zwolnienie Rumaka. LKS. E, Faktycznie fajnie się żegnają z ligą. Też kibice teraz pomogli, żeby trochę dłużej było LKS w Lidze. Mhm. Przedłużyli mecz. Ale to nie. Tak samo jak w Chorzowie. Chorzowie to, no. Ale tutaj też. Tam, tam. E, szkoda, że tak późno. No tak, no I zdrowia to... dla Ramireza. Wydaje mi, Ale się, już... le... wydaje mi się, Lech wcale nie grał lepiej niż spuszczał. Tylko miał <coughs> dwa czynniki zagrały. Po pierwsze, LKS nie trafiał w pierwszej połowie i zszedł Ramirez, za którego wszedł. Celia z celiaka coś tam Ten głupek co wyleciał y a właśnie, a, a, to, a właśnie, a w przypadku Daniego Ramireza to nie jest tak jak z tym jak y, z Legią z Lukiniasem jak Dani Ramirez dobra weźmy Daniego Ramireza do UKS bo on nam zrobi sezon, bo kiedyś tutaj był i też dobrze grał w piłkę. No ale przynajmniej zrobił ten sezon. Znaczy, zrobił ten sezon. On jest chyba najlepszym piłkarzem UKS. -u. No ale nie, no ale wiesz, tylko, to tam akurat w UKS-ie, to, to nie było to jakiś scen. Ale, 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 ale ściągnąłeś faceta, który najpierw ci odszedł do Lecha, później pojechał gdzieś. Ja wolę, żeby w łks Co to? Coś się wydarzyło? Przypomniałem coś. No tak, Czu, wiem, co A, do, do tego, Z taką euforią zareagowałeś. <grym> tego chyba nie widzieliście w kamerach. To, to ma... <grym> <grym> e, czekaj, bo ja powiem. A, że ja wolę 100 razy, żeby wzięli takiego Ramireza, który jest jakkolwiek sprawdzony, niż żeby Janusz Dziedzic, który odpowiadał za transfery ŁKS-u, wymyślał jakichś kolejnych, różnych, dziwnych, bo tyle ich nawymyślał i jako nic tego... Jasów, czy jak Właśnie, bo to też chyba jego wynalazek. No nic z tego dobrego generalnie nie wyszło. Chociaż finalnie tak się okazuje, że jakościowo to ten ŁKS to nawet niezły jest i szkoda trochę, że tak późno się y, y, obudził. No może no bo... gdyby trener Matysiak zaczynał rundę wiosenną z ŁKS-em, przepracował też cały obóz, to wychodzi na to, że w tych pierwszych czterech meczach byłaby szansa na jakieś punkty i kto, kto wie, kto wie. Bo A co sądzisz, Kowal, o się to ogląda. sędziem Sylwestrzaku, który dzisiaj nie podyktował rzutu karnego za wejście Mamadowa. Otrzymujesz no, no, karnę... Dla, Lecha. Dla Lecha. Na Sołtysa. No. Karny, karne. Nie no bo ty weź to. Jak to, no to przecież zawieszenie do końca sezonu. Ja napisałem to na Twitterze. Nie obserwujesz mnie? Obserwuję. No to chyba co? Czasem wtedy, czasem niestety. No to... A też nie widziałem tego wpisu. Może ci tam jakoś mgiełka dotknęła czy coś, nie Nie no, jak Widziałem kowała no, 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 ci Posty no? są mniej widoczne czy coś. No nie, ale po pierwszej powtórce ja byłem nie pewny, no, że, że to sprawdzą i to jest formalność nie, Ale przecież. to jest, to, to jest nie, no to nie Szukają to czasem nie, no, jakiegoś ja, nie, kontaktu ale, ale, ale nam w dłoń, w rękach. W... nawet jakby chciał tam, buta, jakby no. chcieli poszukać kontaktu, najpierw w z piłką. A tutaj jest ewidentnie. Tam był był, nie, 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 był, był, zawodnika, to, a potem w piłkę. To później, ale nie i później trafia z zawodnika tak czy inaczej, jest karny, kuźwa nie ma, już jest ten przepis wyeliminowany, nie ma najpierw piłka, później zawodnik. Czy znaczy wysoko sobie powiesił poprzeczkę sędzia Sylwestrzak w tym strąca. Nie, to jest wapno totalne i to jest, wiesz, dla mnie jeżeli w takich rzeczach razem z Warem nie dyktujecie karnego, no to znaczy, że wakacje... Cześć, na razie. No tak, tak, to chyba sędzia Sylwetrzak faktycznie się na takie chwilowe wakacje mógłby udać, bo też fał w środku pola Afonso souzy na Janczukowiczu, zdaje się. Ten taki wślizg z tyłu, no nie wiem dlaczego tam nie było czerwonej kartki, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale no, ewidentnie nie był zainteresowany piłką. No tak, Co, wyprostowana tam? noga. Nie, nie masz żadnych szans, żeby, żeby tam nie... też czerwone Chamstwo totalne, bo robisz ten fał od tyłu, on jest z dość dużym impetem, nie widzę tam okoliczności łagodzących na żółtą kartkę. Gdzie tą kartkę masz za, nie wiem, w tej samej sytuacji, bo też wychodził z kontrą do tego Janczukowicz. W tej samej sytuacji, gdyby Sołza złapał go za koszulkę, też by miał kartkę. Tak samo byłby wyceniony w ślisk, taki z dużym impetem, hamski w nogi, jak i pociągnięcie za koszulkę. No to tutaj no, dla mnie czerwo powinien dostać. Ja sobie wspomniałem, dlatego tak zareagowałem z taką euforią. Mm -hmm. To będzie, to będzie mocne. Że jeśli w, przynajmniej w jednym meczu Śląska-Wrocław Mateusz no. Żukowski nie wyjdzie w pierwszym składzie, to wygrałem zakład. I po co to powiedziałeś teraz? No, ale przed... Bo się ucieszyłem. A z kim to? Z kim jest Z kim Założyłem się, że Mateusz Żukowski nie zagra 15 razy w pierwszym składzie, a ma 10. Materiałów. I to będzie game changer. Teraz wchodzi Żukowski do pierwszego składu ja, i wchodzi. W drugiej minucie tak jak młodzieżowiec da, w komunii, gdzie ta. trzeba dwóch wystawić. Tak. Właśnie się to trochę, trzeba było. trochę się boję, że wspomniałem o tym trener, trenerowi, ale będzie wystawiał mi na złość. Jacek, Już ma to w dupie te wyniki. Coś mi to mi ten... właśnie nie. Toś... Proszę a, nie, bo bardzo. Nie, bo proszę. Nie, dlaczego ma Jacek Magiera mi w dupie te wyniki, jak zarmisował przy Łazienkowskiej i dalej ma 4 punkty przewagi nad Legią? To z jednej strony, a drugiej pamiętaj dalej jest na drugim miejscu. I jak będzie chciał, to nie będzie wystawiał tego zawodnika, którego się założył, tylko przegra zakład i postawić, nie wiem, co, o co on się założycie. Wino dobre, o dobry whisky, alkohol. Dobry alkohol. Czy jego dobry ma... alkohol to jest ja... coś więcej niż mój dobry alkohol. Ja... Um... Więc ja, czuję, że on wyśmie mi ten alkohol, o, a jego ja go sprzedam o... i sobie kupię samochód. <śmiech> 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 tak może. <laughs> nie wiem po ile małe fiaty chodzą teraz. Na <laughs> tak może. Tak może być, ale biorąc, biorąc pod uwagę, że Jacek Pangiero dalej żeby o europejskie pochary. No co byśmy mówili. No, pierwsza trójka gra. Coś mi się wydaje, że nawet jak Lech mamy to z sędziego, nie? Nie, jak Lech wygrał, no to poczekajcie, na razie mamy tylko trzy drużyny, które chcą grać w europejskich pucharach. To jest Jakielonia, Śląski i Lech. Nikt więcej. Reszta się nie nadaje. Znaczy pogoń jako Pewnie zwycięzca albo Wisła Pucharu i nikt, nikt więcej. No, kto chce się mi powiedzieć, że ktoś goni jeszcze to? Ja wiem, że górnik, no, ale widzieliście terminarz górnika? Mm -hmm. no, przecież on tam punktu nie zdobędzie. będzie. To jest wszystko. Załatwe? Nie no, to przecież taki łatwy terminarz, to jeszcze w życiu nikt nie wygrał 15 punktów. No tak, no, to przekleństwo. Poza tym też w ekstraklasie często jak, miał terminus... jak. Jak zaczynamy mówić, że też gra naprawdę dobrze, no to wtedy, tak. wtedy gra słabo. Że, e, tak, tak. Tak zwana klątwa wyszła, musi zaistnieć. No ja i to będą mecze, gdzie górnik nie będzie mógł się rozpędzić, gdzie będzie mało kontr, mało miejsca, więc szybkość Enalego na przykład e, będzie ograniczona. Tak, no. e, Kowal, czy zgodzisz się, żebyśmy teraz przeszli do kolejnego meczu? To, oczywiście. Dla mnie to ja się zgadzam na wszystko. A jeszcze, Kowal, może ty wywołasz temat. A jeszcze co dobrze. do karnych ŁKS u bo wydaje mi się, że że przy tym karnym, który był podyktowany, sędzia też nie zwrócił uwagi na to, że kalsztrem, zanim faulował... Widziałeś? Dostał, tak, dostał, dostał dostał dostał. dostałem. Ja tam byłem przekonany w ogóle, że to jest faul na kalsztremie. Ja sądziłem, ten. że po powtórkach jednak sędzia stwierdzi, że najpierw był faul na zawodniku mhm. Lecha i cofamy to, a tutaj też kompletnie nie było żadnej reakcji. Widzieli? Tak, ale tu, tutaj Widzieli? nie mam jednoznacznej opinii. Nie widzieliście szefa Gapińskiego? Kamil Gapiński na meczu Real Madryt? Z, zobacz, zdjęcie mu z daleka zrobili, żeby uszami zmieściło się wszystko. Żeby nie zasłonił. No, to tak, tak, tak. Wiesz? To jest niemożliwe. To jest. Ale za szybko pisze, to jeszcze godzinę. On jak ja z nastawienia ale... realu, jak Mariana Schreiber w kuchni. Ale nie pisze, co tam trzeba w ramowcu. Kapek godziny pomylił. Hmm. E, dobra, idziemy do następnego meczu. Kapek. Krakowia przegrała mecz Uf. z drużyną Puszczy. 0 do 1. To hmm. nie jest niczym dziwnym, bo Krakowia tydzień wcześniej wygrała mecz. Tak. Też, A wtedy było dziwne, bo wygrała białem w białym stoku z Jagielonią. Nie, nie było dziwne. Nie, wtedy było. Takowe zawsze wygrywa jak nie trzeba. Znaczy, nie no, wygrywa, jak... No, w sumie tak, ogólnie powiedzmy Iż tak. Warto odnotować nie, to, że było, puszcza... nie było dziwne, że wygrali w białym stoku z Jagielonią, tak samo jak było. Nie, nie było dziwne, że przegrali z Puszczą. A Puszcza strzeliła gola z akcji, też trzeba to odnotować. <grym> I bitri naprawdę e, zaczynam, jest być, został zaczynam być fanem tego obrońcy, bo on po prostu gwarantuje nam kontent hmm. co tydzień. Facet jest niesamowity naprawdę. Nawet jak jest wysoki, to często źle zgrywa tę piłkę głową, gdzieś tam wybija na 16 metr, akurat w miejsce, gdzie są tylko zawodnicy rywala. Potrafi się minąć w jakiś taki zabawny sposób z piłką. To mu się zdarzyło w drugiej połowie, akurat był spalony dla, na korzyść Krakowi, ale sądzę, że on jeszcze niejedną rzecz no, zrobi, chyba że tak, trenerzy tak. się zorientowali i w końcu go posadzą na ławce, bo. Bo raz miał niezły mecz, gdy strzelił gola, trafił chyba u nas nawet do Kozaków, ale mm -hmm. to był incydent. Mm -hmm. Teraz będą bardziej wiatry. No tak, ciekawy gości. Też miałem wrażenie, że jak go zapolnik nawinął, to jakby, że to była taka sytuacja, że cała obrona Krakowi już sobie pomyślała, nie, no przecież on na spokojnie tam albo odprowadzi piłkę i ta piłka wyjdzie poza boisko, albo zablokuje. No przecież nie da się przegrać tego pojedynku. I już w zasadzie tak nie kryli, że rozluźnili się. a Wystarczył ten jeden przegrany pojedynek i nagle się zrobiła mega dziura w polu karnym i wystarczyło podać i, i, i był go. Nie, no fatalny mecz Krakowi, absolutnie fatalne, bo ta Puszcza też niczego wielkiego nie grała. Znaczy, drugie, Puszcza grała swoje no po prostu. No tak, ale w drugiej połowie to ja wiesz, no to no tam cały czas słyszałem tylko jedno słowo, znaczy jedno nazwisko. Bo Krakowie wiadomo, co, co próbowała zrobić, czyli tak glik, glik, glik i glik, i glik, i glik, i glik, i glik. Czyli glik, 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 glik. Ja zaznaczył swoją obecność. Fajny bit, jeszcze raz. Ale to ja mówię tak, Kuśwal, przyszedł dopiero na boisko i wiesz ją przy piłce. Ja mówię, no ale to chyba to nie jest napastnik, tylko to jest obrońca. Ja mówię tak, Kuźwal, a co chodzi w tym meczu? Ja mówię, no dobra, no glik i glik glik, glik, glik. Ja tak i glik i glik i glik i glik. Tak, glik. No, wiem, wytniecie już wycinacie wszystko, co tylko powiem, ale to mówię, to, to jest... Ale mówię tak, ale tam co z tego, że chaos? Co z tego, że. To... Oczywiście Puszcza. Ja przepraszam, ma... Puszczę, że o, nie wierzyłem. Oczywiście Puszcza ma to do siebie, że końcówki meczów jej wyglądają tak, że ona w obronie, to wiesz, nawet nie potrafi już. no Po raz kolejny widziałem Puszczę, która nie potrafi gdzieś wybić, za daleko piłka. No, ale ma... Krakowia nie miała z tego sytuacji. Nie, tak? nie, nie, ja wiem, no ale tak, ale wiesz, Legia na Łazienkowskiej też nie miała. Nie wiem, bo jak przypomina sobie ten mecz gdzieś tam z połowy lutego. Przy Łazienkowskiej Legia strzeliła jednego, jednego gola i poszła tam, wtedy wybiła piłkę. To mi się wydawało, że tak, jak wybili piłkę, to tylko na dwa metry, bo dalej już nie mieli siły. I tak samo było tutaj. Mówię, o co tu? Ja mówię, przecież ta gdyby miała troszeczkę więcej pomysłu na wybicie, tylko nie angażowanie się w tą wybijankę i defensywkę, to pewnie tak. W Mielcu by nie dostali te 2-1, a mieli 1-0 chyba w 85 minucie, przegrali mecz. Na Łazienkowskiej prowadzili 1-0. Stracili go. No dobra, dobra, nalegi, no, trudno stracić. No tu nie, nie udało się, no? Ale szczerze powiedziawszy, no, no fajnie się to. Fa fajnie, że coś wprowadzili. Fajnie, że jak się podłączyli w zeszłym roku w, w okolicach końcówki listopada grudnia, że nazbierali punktów. No i teraz tam pięknie tam kotują, tam w tym tojtoju, nie? Tam ten ten Toy zawalony jest, już tam Krakowia się podłączyła. No, to walka to, o spadek, to i to i, tak? To i to, i tak. Wie, co tam się dzieje? <laughs> Chodzi do słowicie. w Kielcach wy, rozgromila żamiaka i nagle, ale e, o, ale się nie da. Wiesz, no to Wydawało się, że tylko korona z puszczą, walczą o utrzymanie, a nagle jest cyk, a tu Krakowia poniżej puszczy. No teraz, a jeszcze Warta, Warta, tam jeszcze, no tam słuchaj, no, ci, co im zrobili, no to jest. Wojtek, tak, a wiecie doskonale, bo byli, bywaliście w sezonie letnim nad Wisłą. Nie da się wejść w czterech do Tojo. To, to. Nie ma opcji. Pójść w tylko... w trzech się da? W trzech też nie, w dwóch też nie. Tylko jeden. To jeden z... obsrany. I to, i to jest, cyklu, to jest 16 miesięcy. Jeden no i? obsrany i trzeba go wytypować. Ciężko Wo będzie. Wojtek, a Zagłębia Lubin? Co sądzisz, Ciężko to sądzisz, będzie. To sądzisz, sądzisz o kandydaturze Zagłębia, Zagłębia no. Lubin jako co? wejście co? do Tojtoja? Co, nie podoba nie się? Podoba mi się, że 16 miejsce to jest Tojtoj. Toj toj toj. Podoba mi się. No nie, no tak, no bo to, nie, przy, przy tych drużynach. Bo to, Z to mądrości, ja, mądrych ludzi. No nie, no ja, ja, się, ja się tak właśnie zawsze zastanawiam. Dlaczego tę formę taką zwyżkową wszystkie drużyny broniące się przed spadkiem prezentują na koniec sezonu? Co im przeszkadzało?

A, na, a ja rozumiem o co chodzi. Paweł często mi wypomina ten 93 rok. Także... Ja ty częściej mówisz, że ja ci wypominam ten 93, niż ja go ci faktycznie wypominam. Ale ja, dlatego ja ci zwracam uwagę, że ten 93, on jest co roku. I Ci to wiesz, i będę ci zawsze dokuczał w ten, w ten sposób. Jak co roku? A, że, no, co roku? Co roku, co roku, co roku. No te drużyny. Tylko wtedy było akurat o mistrzostwo, a tutaj jest akurat to spadek, zawsze wygląda w ten sam sposób. Te formy niesamowite wyprosowane przez trenerów, oni tak. Przez dwa miesiące nie potrafili i nagle dochodzi do końca rozrywać i tak. Trzy punkty, trzy punkty, remisik, trzy punkty nie przegrywają meczów. Tak czy tak, ci z góry przegrywają, czy ze środka przegrywają, a ci z dołu człowieku, zastanawiam się, dlaczego Probierz nie jeździ na, na te zespoły i nie powołuje ich do kadry, bo na euro byłoby paru zawodników z tych drużyn można byłoby zabrać. Ale wy pewnie uważacie inaczej. Ja uważam ciut inaczej, ale pachnie mi tutaj takim, takim scenariuszem jak rok temu, gdzie Wisła Płock się zamotała w tą walkę o spadek i, i ostatecznie spadła tak niespodziewanie. No bo wtedy, jak dobrze pamiętam, to inni walczyli tak na, na co dzień, a się pod koniec okazało, że ta Wisła i tak słabo funkcjonuje, że, że ona spadła. I nie wiem, czy takie zagłębie, czy nie Radomiak, na przykład, czy Walki, czy, czy, czy Radomiak, czy kto tam jeszcze może być? Piasek? No, ja akurat teraz. Oba, troszkę... z 35 łuba. punktami raczej nie spadnie. No ale co? No, 30, 30 ma Korona, to jest łuba, 5 nie, punktów. To, Jeżeli za głęboko meczów bezpośrednich, to tutaj, no bardziej jak jedni jak jedni to drudzy oklapną. Nie, no tutaj to już mało prawdopodobne Kuba, to jest wykluczone z jednego prostego powodu. Już nie ma Wisły w Ekstraklasie. No tak, to Wisła Płock przez to bo, nie spadnie. Niewątpliwie. Nie nie, panie... Ma cenna na Nie, nie. No, z... no, cenna, bo chcę też jeszcze Kubę naprostować. Bo tak, Dawaj. Bo, bo Wisła Płock to był poprzedni sezon, tak? Tak, powiedziałem o tym. A, a rok wcześniej była jeszcze jedna Wisełka, która też potrzebowała trzech punktów w dwunastu kolejkach i ich nie zdobyła, zgadza się? Zgadza się. To była ta z Krakowa i też spadła? I teraz, teraz Kowal powiem ci, że też nie spadnie Wisła Kraków, bo Ale nie może ma, inna rzeka klasie. spadnie, ale ja ale bym w ale, w ale w tym sezonie nie ma Wisły. Może Amazon. Także raczej już no, nie bierzemy pod uwagę. Nie no, oczywiście może zdarzyć się, tylko, że no nie no chyba nie, no, nie mamy takiego, dajmy na to przykładu, nawet jak Krakowia poleci, bo co jest możliwe, no to też nie powiemy, że Krakowia nagle walczyła o europejskie puchary. Tak, no chyba że ktoś zwariował i to powiedział, no to. Bądź oni nigdy nie byli gdzieś tam w pierwszej czwórce albo że nie mieli jakiejś przewagi. No to, to chyba tylko Krakowia jest taką drużyną. A reszta... A może Lubin, no ale... No kto tam jeszcze taki poważniejszy był dzisiaj w Ekstraklasie w tym sezonie, żebyśmy powiedzieli, że nie spadł zasłużenie. Przy Przecież jak spadnie Pias, Krakowia czy Lubin, spadli zasłużenie służenie. Cześć na razie. Ale na pewno nie tak jak Wisła Kraków czy Wisła Płock przed ostatnich... Nie na no, Wisła Kraków pras. też gra fatalnie co czas. Nie, no poczekaj, wystarczyło im trzy punkty z Brzęczkiem, żeby, żeby się utrzymać w Ekstraklasie i tych trzech punktów nie zdobyli. No. Chyba mieli 10 kolejek do tego, no czy dziewięć. No. Coś takiego było, no przecież nie kojarzysz? No dobra, ale nie było tak, że byli wysoko, jakby. No nie byli, ale trzy punkty miałeś do zdobycia w dziewięciu kolejkach. No, się okazało po czasie. No dobrze po czasie, no tak, no dobrze, no ale... ale... To nie wiem, czy twoja statystyka przez cytowana nie jest przehiperbolizowana. No dobrze, no ale mniej więcej potrzebowali trzech punktów, żeby się utrzymać nie zdobyli ich, no. Pamiętasz jak to było? Okay. Nie no tak, tak, bo oni grali nawet nieźle, ale zawsze im czegoś brakowało. I tu nie zdobyli, tu nie zdobyli, tu nie zdobyli. No, a, to, a powiem, powiem no dobra, ci. 3, 4, 5, jeden kit, no miałeś 10 kolejek na 5 punktów zdobyć, czy nie zdobyłeś, no nie wiem, dobra. Mam wrócić, do sezonu wrócę. Ty sobie gadaj, ja sobie sprawdzę. Ale co mam gadać? No ja, se spra ja se sprawdzę, co mi zdobyła. No. Nic się zdobyła, spadek tak. zdobyła. Idziemy dalej. No. Idziemy do meczu, yy, górnik Rakowa z górnikiem. U. Rakowa z górnikiem. U. Dziwi mnie, Rakowa z górnikiem. Rakowa z... No z Trzech razy sztuka. Rakowa z górnikiem. Mm -hmm. Rakowa z górnikiem. Zajdzie Dajcie zero z przodu. Rakowa! Zero z przodu. <górnikiem>. Ma być tak. zero z przodu tam. no. Dziwi mnie, że grupa deduktor. Kurwa, co to jest za nazwa? O jest zero z Grupa deduktor. Znaczy nie dziwi mnie, że grupa deduktor przegrała z grupą Essa, bo zawsze y, wartości rodzinne są wyżej niż pieprzenie o półprzestrzenia. Natomiast dziwi mnie, że grupa deduktor nie wydedukowała. Wydeduktorowała. Nie, nie wydeduktorowała, że jeśli Górnik Zabry przyjedzie z, z piłkarzami ennalik i ennalik jest, Nali i kaprali, to, to będzie grać to, co grała, czyli długą piłę za plecy. I może wypadałoby wystawić szybszych obrońców na taki górnik Zabrze, bo tam powinno być w pierwszej połowie już spokojnie 2-0 dla górnika, by był lepszy. Czy nie wiem, czy raków masz szybszych obrońców? Puścił w drugiej połowie po jak... od... porody miał kartkę. Słuchaj, raków jakby... Ale to można było go wcześniej. Ja raz. moim zdaniem ja pojechałem jeszcze... od początku ten pan. I I to jest... o, od, od, od Jeno? Tak, pan od Jeno. No, no takie obrońca nie no. obrońca, I to jest twój problem. Ale bardziej Tudor na wtedy na Copera, jest... jeśli dobrze pamiętam, i on e, troszeczkę no, szybko Ale to jest pawa, no to jest Pawła pa, 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 pa problem, bo gdyby oglądał raków w europejskich pucharach, a przecież rozegrał Oglądałem 14 metrów. Oglądałem wszystkie. To wiedziałby doskonale, że raków poza. Poza za swoją połowę nie wychodzi, bo woli się bronić, bo nie ma szybkich obrońców. No czysto już wtedy już było wiadomo, dlaczego tak grano. Ja Ci mam to powtarzać, że oni nie chcieli atakować, tylko woli się bronić. To nie oglądajcie europejskich pokarów. Oglądałem wszystkie mecze. Ja wiem, że my tutajśmy sobie... Nie, nie obrażać. Nie, ja wiem, że my żeśmy się cieszyli z tego, że Raku przechodzi rundę po rundzie i nagle trafił do fazy grupowej Ligi Europy, tylko że głównym grając, nie? No to taka rzecz... No bez przesady. No nie, no taka rzeczywistość. O Jezus, już naprawdę. Do przodu nic nie grał. Poza, że wtedy miał Tudora. Jeden Tudor im zrobił. Pamiętasz rzut wolny... Kapitalna akcja. Z, w każdym meczu Tudor był najlepszym piłkarzem Rakowa. Tyle, że Tudora nie ma. No tak właśnie czyli... w Barcelonie też ich chciano załuszyć. Odszedł i zobacz jest. Ten mi Tudora do go porównał. Przecież nie no, poczekajcie. Zapomniałeś dodać zachowując wszelkie proporcje. Nie, bo ja też nie lubię takiego, jak im idzie źle, to teraz będziesz wszystko deprecjonował. Ale jak to im idzie źle? No idzie im źle. No widać, że idzie im źle. No. Przekali znowu. No to przecież nie pierwszy raz. No nie pierwszy raz. Ale chodzi mi o to, że jak raz idzie mi źle, to przekreślasz wszystko, co było wcześniej. Bo nie. To jest jak... Ja tylko ci powiedziałem, że wtedy nie zauważyliśmy, bo nie chcieliśmy zauważyć. Co nie zauważyliśmy? Nie, nie chcieliśmy zauważyć. Znaczy ja tak, ja, ja widziałem. Tak, ja, wiadomo, że ty ja, ja widziałem. Ja nie, pamiętam, widział, jak my w lipcu siedzimy przy grillu tak. i ty mówisz, za rok o tej porze będzie nie, gorzej. Ale ja widziałem, bo pamiętaj, że pisałeś, yy, pisaliśmy razem. Ty pisałeś, ja ci dyktowałem, tak bo ja nie jestem autorem i nie niepiśmiennym, jestem na komputerze, nie to wiadomo. Yy, no to chyba ci mówiłem, że jak można zagrać w meczach u siebie nie atakując przeciwnika, no bo nie może. Ale nie tylko, pisałeś, nie nie tego w lipcu, no. tylko w, 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 w lipcu. W sierpniu, no, nie, no. Też na L miesiąc. Nawet no. No, co z górnikiem? Nie atakowali? Co? Nie atakowali z górnikiem? Nie, tylko się otwiera, ale chodzi o obrońców wolnych. No To są obrońcy, którzy są świetni do przerywania akcji. Słuchaj, jak ja słyszę, że. Brakuje Bergrena. Słuchajcie, umówmy się, to jest mniej więcej. już ja ja... masz do tego Bergrana chyba. Nie, nie. To, już to, to, jest... Też to jest. Nie bo to jest... Słuchajcie, to jest najbardziej defensywny, najlepszy, albo jeden z najlepszych piłkarzy defensywnych, który gra w Ekstraklasie, tylko z kreatywnością, to on ma. Zero... On ma tyle z kreatywnością. Co, jak gdybym miał ja uszyć firankę? No, bądźmy poważni. Przecież no. <grym grym> nie potrafi. Kowal, Czy nie wiem, jak oglądacie gościa? Nie wiem, jak szyjesz firankę, ale No nie. nie, Tak samo jak on rozgrywa, jak Bergen rozgrywa. I przez cały rozgrywa. sezon. Nie potrafi. Ale słuchaj, szybko? on potrafi Pytam coś takiego, że szybko? bierze gałę i leci z gałą. I tutaj jednego na winie drugiego skradnie też 40 metrów eee. o, i komuś odda. Powiedz mi, czy ma jakieś liczby jego... No, no, no ma słabe, no, ma słabe. Aha, no dobrze. Ale to jest taka... Tylko wie... jednak defensywny nie no Bo on, bo on, bo on jest w zawodnik, kluczowej fazie... będzie akcję, ci tak, i on odda, akcji. odda innym A i inni już tam i i zrobią zamęt. Czyli... To jest taki gość od no. pola karnego do polakarnego. No, no i wysta... Aha, w sensie nie, ja w Rakowie bym się czepiał w indywidualności wszystkich praktycznie, ale akurat Berglena bym nie, Bergena ja szanuję zagryw w defensywie, bo w Europie mi to po On obok Tudora był drugim najlepszym piłkarzem Rakowa. To ja wiem, ale okay. w defensywie. W odbiorze... Przerywaniu. A to ważne jest, żeby ktoś był dobry w defensywie. Zgadza się, tylko że to niestety nie są różne. Ale Bregren ma też jedną cechę, której nie ma większość po środkowych pomocników w ekstraklasie. Czyli nie, umie, nie, bo... umie, nie umie zaliczyć asysty w meczu się, ligowym i wystarczy. Potrafi się obrócić tak. natychmiastowo z rywalem na plecach i odwrócić się przodem z piłką do bramki i popędzić na tę bramkę i napędzić akcję. A czemu my o Bregrenie tak. przy okazji tego meczu? A Właśnie. Tak. Ale dobra, wracając. wracając... O, ogólnie, bo ty mówisz o wolnych zawodnikach, Rakowa, obrońcach. Tak? Wracając do meczu. Ty Górnik... zacząłeś ten temat. Ja jakbym w FM prowadził raków, to by wpuścił od Górnik też trochę zagrał pod Raków tak na początku zwłaszcza, bo wiele tych akcji sobie budował od bramki. Obrońcy rozgrywali i zwłaszcza w tych pierwszych 10 minutach no to potem musieli wybijać w końcu daleko. Raków sobie te piłki przejmował na połowie Górnika, ale niewiele z tego robił. Tak samo ta pierwsza setka cyrnacza w drugiej połowie też wzięła się z tego, że Górnik sobie rozgrywał i w końcu jak wybił byle dalej. Było zgarnięcie piłki, poszła ta przepychanka jeboacha podanie i była sytuacja, więc mm, nawet Górnik, znaczy wiadomo, czym Górnik tak, tak grał, żeby Raków trochę wyżej podszedł, żeby potem można było oddawać te dalekie piłki, ale nawet tego Raków nie był w stanie wykorzystać. Ten już wchodzi na po, profil Bergrena. No <grym>, <grym>, jak, dwa gole, jedna asysta. No to, to no? dwa gole z Lechem strzelił. Dwa gole, jedna, zresztą świetne rozgrywające. No nie no, no wiadomo, tak i, że liczby tak liczb nie ma, ale liczby tak nie, się, nie mówią się, wszystkiego. się wde, że złota piłka nawet nie powinna być rozpatrywana. Ale chodzi nie, nie, rok, to, że nie, nie widziałem przewagi taty, taktycznej grupy, grupy deduktor nad grupą Ssa. Znaczy, ale no. z, też jest, też jest y, prawda o tym meczu taka, że gdyby Cernac przynajmniej jedną z tych sytuacji wykorzystał, to narracja byłaby zupełnie inna, a on miał trzy setki. No, nie no, dwie, dwie, dwie bo ta, trzy, ta no, pierwsza sytuacja dobra. na winą obrońcę to była dobra sytuacja. No, ale, 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 tam, ale... ale bardzo nieczysto uderzył. Tak, no ale... Myślę, że jakby tam uderzył czysto, to mógł być go. Ale ty... no, dobra, nie była to setka. Okay. Kuba, dobra, kuba, dobra, kuba, ale ty ale kolejne, ale... to nawet jakbyś był patrykiem Klimalą, to musisz to strzelić. No tak, nie, nie, nie trzeba mieć jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że ma hatrika. No to mogło się wydarzyć. E, kuba. Jakby był solidny kuba kuba, 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 Kuba. kuba, kuba, kuba. Ja ostatnio ja miałem trzy setki, żadnej nie zmarnowałem. No wiem, Kuba, ty jesteś skuteczny, jeśli chodzi o przybijasz. temat. Także wiesz, to tu jest ta, ta kwestia, że ja rozumiem. Szybszy że niż tak, niż Lato i Biko Problem w tym, że jak sobie przypomnisz, tak, bo to niby miał być ten napastnik w końcu niby trafiony. Niby trafiony, tak? No bo powiedzmy... Dobra, nie gra źle już. Kto? kto? No. Ale ja mam wrażenie, ja, że ja, się męczy w znaczy, na napastnikiem, to że znaczy, na on wy, byłby on, lepszy. on wygląda technicznie lepiej od Piaseckiego, Musiolika i tam, kto tam ten... Gutkowski? Gutkowski, oczywiście. Ale słuchaj, no też pamiętajmy, że on w poprzednim meczu z Legią Warszawa, żeby nie ta wrzutka Tudora i na, w punkcik, to on tam się kopał po czole. No. Przez cały mecz przecież, oglądałem to spotkanie. On no to jest zawodnik, który musi dostać piłkę. Oczywiście, tą piłkę jak dostanie. Każdy piłkarz musi dostać piłkę. Nie, nie, no nie przesadzajmy. Niektórzy sami sobie są, są w stanie wypracować. No nie, no ale on stanie z... sobie uderzyć? z dystansu chociażby. Dwa gole uderzył z dystansu. I przecież sam to sobie no, wypracował. Tak, no, 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 praktycznie każdy mecz No, no, no tak, ale wiesz, z... ale, 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 no, ale trzeba ale, tak się tak, rozkręcić Ale poczekajcie. Ty no, ja też musiał ale, ale, ale przychodzi ci mecz, tak jak wspominał Kuba, że on miał trzy setki w meczu z górnikiem, nie strzela żadnej. No jest to... po prostu nierówny, tak, bo on ma. No a kogo... mi... Ale nie, to, to powiedz mi, no to ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś super napadzior, bo, bo zamiast. No nie, no nie. Tym napadziorem na miałbym wygrywać mecz z górnikiem, a przegrałem. To znaczy, że chyba nie będę obarczał winą, tylko kuciaka za ten mecz. No nie, on będzie super napadziorem za i czy, czy, był tydzień temu. Jak ja słyszałem, że krytyka spada na bramkarza Rakowa, to się zastanawiam. chwilę, zaraz. To nie oglądali meczu dziennikarzy. Czy specjalnie się przyczepili do niego, do kucieka? A do napastnika to co? Przecież kto ci kazał zabronić i strzelać bramek? Jak no ale nie... serca też krytykowali przecież. No to... no, ale mało! Ty nienawidzisz tych dziennikarzy. Dlaczego ty nas lubisz? Bo ja nie jestem. Bo nie, i... bo nie jesteśmy dziennikarzami. Bo ja nie jestem dziennikarzem. <laughs> my jesteśmy pisma, ale a nas nienawidzisz. nienawidzisz. Niż nas nienawidzisz. No od urodzenia. Okej. Okay. A jak byście się czuli na miejscu kas mojego, mojego urodzenia. No ja wiem. 14 kwietnia. Nie, nie, tylko tak jak ja się urodziłem, to już nie nienawidziłem dziennikarzy, a ty jeszcze się nie, wtedy nie byłeś w planach, no, dlatego ci mówię. Ale żebyś nie miał za, za złe, że nienawidzę cię, jak już zostaje dziennikarzem. Byłem w planach. Nie. 14 kwietnia. Ale ja mam, ja mam 52 lata, a ty ile masz? 30. No to jak mógłbyś być w planach, jak ja już nienawidziłem dziennikarzy? No, ma, no, mama chodziła po pokoju i mówiła, że nie planuje. Słuchaj, Kowal pisał takie gorące posty na Twitterze zanim powstał internet nawet jeszcze. Słuchaj, to, to wszystko działo się wcześniej. E, Jak byście się czuli na miejscu Kacpra tak, tak jakby Kowal przyprowadził do studia tego jednego z dziennikarzy, o których mówi. I on, tylko że on by nie, nie, pracował, nie, nie, nie pracował pół roku. Wyobraź sobie, ja bym to tutaj zamiast ciona siedział i prowadził. <noise> ale nie, no, ale Łukasz jest o? aktywny w swoich działaniach, nie, tak? No, no, Więc to musi być taki dziennikarz, który jest nieaktywny. Tomasz Burnos. Ale z kolei trochę dłużej niż Kucia. W takim to pół roku nie jest aktywny. Nie ale ale fajnie fa Ligi Minus byliby wkurzeni, że nie ma Pawła, tak? No tak. No. Ale za Bieszczadem nikt nie płakał chyba w Rakowie. No, no. no brutalna recenzja dla nie, tego no, chłopaka, no brutalna recenzja, jasne, bo, bo jasne, że, jasne, że musisz ściągnąć tego piłkarza, w sensie bramkarza, jeżeli no, nie masz kogo tam za bardzo. A nadal. czemu musisz? No, no, no nie wiem. No, ale to, to raczej tak zawalił bramkę na 0 -1. problem? Na własne szczęście, mieli Celowskiego i Dziekuńskiego, po co ich dwóch wysłali i wzięli Bieszczada? Ja no, ale co? żeby grali. dobra. Ale ty mówisz bramkę zawalił na 0 dla mnie tam jest czerwona kartka. Ale A dla Kuczeka? No ale, no a gdzie ten, no ale patrz, a gdzie ten napastnik ma uciec z nogami, co on ma, helikopter miał sobie wy, wynająć, bo ten mu leci w powietrze, gdzie, gdzie ten, gdzie ten, zawodnik Górnika Zabrze miał uciec w tej sytuacji, gdzie kuciak mu wyleciał tam prawie na siódmego piętra, skoczył mu i leci w tym powietrzu. A ta czerwona, twoim zdaniem? Tak. Dlatego, że... Tak, tak uważam. Co? Ty też tak uważam. Ja I dla mnie jest czerwona, to bo on nie atakuje, radny. po pierwsze nie atakuje piłki, a po drugie... Sam zamysł, żeby przeszkodzić zawodnikowi na tym piętrze, to już jest... Poza tym mega już... rozpędzony był Ennali, no więc tak, no drobny no... kontakt mógł no... spowodować upadek. No całe szczęście, że nie doszło do kontaktu, bo moglibyśmy mieć dwóch nieżywych. No i teraz, co byłoby ciekawe w tej sytuacji? Piłkarz Górnika byłby kontuzjowany. Czyli to od dzisiaj dajemy czerwone kartki, nawet jeśli no. nie ma kontaktu. Ale nie, poczekaj, piłkarz Górnika byłby kontuzjowany, a Raków by dzisiaj musiał po poinformować, z powodu kontuzji Kuciaka musimy za kontraktować sobie na przykład Józka Młynarczyka, bo nam brakuje golkipera. No i ekstra fajnie też. Na razie, no i tak by było. No bo, bo taka mogłaby być rzeczywistość. No jak gdyby się zdarzyli. Chodzi o samo wyjście. Traf trafił w piłkę? Nie. no to ku koniec. A trafił w zawodnika? Chyba trafił, czy nie? nie? trafił, ale nogą nie, ręką. Ja w takich no, sytuacjach ale, często nie. jestem po stronie atakujących, ale tu mam wrażenie, że Enali się przestraszył za no, no, no ale poczekaj, no ale tak by się... I przez to się nie skoordynował potem. Ale nie, no ale to wiesz, no, widzisz, i, i, i tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której ja bym znowu nie dał czerwonej kartki. Wiesz dlaczego? W jednym z spotkań, drugiej kolejki naszej ekstraklasy, wszyscy powiedzieliście, że to jest czerwona kartka, a dla mnie nie była czerwoną. Drugi. Bo się gość... drugiej kolejki? drugiej kolejki. Ja ci już się mówię do czego. Druga albo trzecia. Jaki mecz? Kobylak na, po, na zawodniku. Dlaczego tamten się nie... Bo był pchnięty w Kobylaka, że wyszedł kolanem? Ale to wiosny Tego roku mówię. No, w no. Kulurisa, tak, tak. No, tak. Kulurisa... popchnął Kulurisa w Kobylak. Kurwa, powiedz mi jedną rzecz. No co miał ja ten Bramka zrobić? Ale on go szukał! Jak go szukał! Wyszedł kolanem, bo tak się wychodzi do piłki. A, a, a Kuciak... Nie, jego nie szukał, ale prawie, że go trafił. Nawet jak go nie trafił porządnie, to i tak nie wyszedł po piłkę, tylko chciał go. no po co? Sam zamiar. Sam zamiar. Tak samo jak mówiliśmy o tym samym zamiarze tydzień temu, że karny ewidentny po... Ja mówiłem, że nie. Gdzie? No ja mówiłem, że ty nie, nie ma karnego. Gdzie? Raków Legia. Ja mówiłem, że jest. Przy Augustyniaku? Mówiłem, że nie. No tak, ale ty się nie doda, jest, się nie. Doda. Dlaczego? Jestem konsekwentny. A, nie Jestem nie konsekwentny. Tak, ale na Augustyniaku tam wtedy. Sędzia Mikulski był... przyznał mi rację w oficjalnym piśmie PZPN-u. Od kiedy ty argumentujesz, że Mikulski ale coś powiedział? To powiedzi? jest o, bardzo dobry człowiek. Słuchajcie. Bardzo <laughs> Czy to jest sędzia? Jak Mikulski się zgadza z tobą, to znaczy, czy, że czy można się na niego powołać. Czy to, to jest szef sędziów? Tak. Aha, no dobrze, no, jak już, jak ty już masz kontakty z szefem sędziów, który ci przyznaje rację, to ja sobie posiedzę jednak przodem do przyjaciół. No ale dlaczego? Dlatego, dlaczego? że ja, 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 czyż on się nie nadaje. No uff się, no, no, tak się, Nie na Tak samo jak przez się nie nadawał, to i Mikulski się nie nadaje, a ty miałeś to trud dupską, to moje do pleców moich pogodać. <laughs> W ten, se, ten, 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 se, ten se przyjaciół znalazł. Ale jest wiesz? korzystniej wizualnie. No, co co <grym> wizualnie? No. Masz fajną łajdą no. ej Bo ci narysuję buźkę jeszcze od drugiej A, strony. Nie ma no, ale kuciak też gola zawalił. No. Nie, nie, zawalił. No, nie no. zawalił. Kuciak totalne. też, ale zwrócił uwagę na to, jak obrońcy pokpili krycie, bo jakby kuciak <grym> został w bramce, to musieli też ma trzyściutkie przytomnę i może to być. Może sobie że tak, prawdopodobnie by był. I to być może jeszcze łatwiejszy dla niego. oczywiście więc Kuciak też. Źle wyszedł, ale ci, którzy mieli kryć Musielika, bo zakładam, że ktoś miał kryć, to totalnie, totalnie. No, nie pospili. jest to powiedziane, tak. totalnie, może, nie, może nie miał. Ale, może papa Nikolał który po, był. Powiem, wa powiem wam, że w Rakowie z powodu ciężkich kontuzji albo urazów, raczej bym nie szukał zastępstw. Bo jak wzięli się Niemca za Iwiego Lopeza, to go do Australii wysłali. A teraz sobie wzięli Kuciaka, który będzie im strzelał gole, nie? Ale tylko właśnie nie im, tylko drużyną przeciwnym. Nie, nie, nie wiem, jaki to ma sens. Rakowie widocznie nie potrafią w to... Yy, się, w to się W to, w to się wtrzejdź, nie? no, Ale bez sensu, tak? no bo, bo, bo powiedzmy sobie jasno, jak oni liczą na to przy swojej grze defensywnej, bo nie mają ofensywnej, że jeszcze bramkarz ma im jakiś pomóc. Ja się powiem, że to jest... To, to, to naprawdę jest sztuka. Swoją drogą, jestem ciekawy, gdyby Kuciak wyleciał z boiska, pauzował potem za czerwoną kartkę i się okazało, że Sachinowicz i Kowaczewicz jeszcze nie mogą grać, to kogo by jeszcze wzięli teraz? Skoro już jest na, jest na rynku gościa, który był totalnie pod podobno... kadrą w pierwszej lidze? Mieszczan podobno świetny jest. Wtedy byłby. Ale ktoś jeszcze musiałby być na ławkę, więc na pewno by chcieli. Kogoś Tomaszewski, to... chociaż ma umowę Express. Jeżeli tutaj może jeszcze by bie... znowu karierę na jeden mecz. Bieszczat by wtedy mógł i grać i w pierwszym składzie i na ławce być, także wiesz, bo wtedy byśmy mieli takie. No to jest, wiesz, no to słuchaj, to są polskie kluby. One wpadają na takie pomysły, że później byśmy byli zdziwieni. Dlaczego? I Bieszczat gra w podstawowym składzie i później z ławki wchodzi jako drugi za Bieszczada pierwszego. pierwszego, no No także tutaj spokojnie. Daliby sobie rady. Nie, ale to jest powiedzmy sobie jasno. Największy błąd, jaki popełniono w Rakowie Częstochowa i to będę podkreślał jedno. Po tym pierwszym twecie, że jesteśmy średniakami, dalej utrzymuje trener Farga posadę pracy. Mi się wydaje, że to już dawno powinno być zakończone. Ja no już mówiliśmy w tym studiu. Tak mówiliśmy, ale teraz jeszcze bardziej to przekonujące jest, że tam popełniono błąd, nie, nie wiedziano kim ewentualnie zastąpić, albo ktoś im odmówił. No i niestety będą się tak bazgrali, bazgrali do końca swojego pucharów. Czyli oni po prostu doszli do tego samego, mi się wydaje tak, trener i piłkarze doszli do tego samego wniosku, co napisał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Jesteśmy średniakami, a oni co? Czyli nie... robią wynik ponad, a. stan, bo skończył na szóstym, siódmym. A on, nie, nie, no właśnie nie. dlatego oni patrzą w tabelę, aha, to jeszcze nam potrzeba. Jesteśmy teraz na siódmym. To żeby nas widzę, to, to jeszcze cztery punkty straty, stali mi jest sześć, a to przegramy wszystko, nas przeskoczą. Dobra, cześć. O, i tak będzie. Nie, no, I wiecie... wtedy będą średniakami. Na pewno o to chodzi, Kołal, na pewno. Nie będą na świątyni. Znaczy, ja nie wiem, czy tak czy będzie. Czyli pewnie realizują właściciela. No pro... po, po prostu jestem w, stanie, jestem w stanie się zgodzić z Michałem Świerczewskim, że to jest średnia drużyna, której się w ogóle nie da oglądać. Tak jak mówiłem o Lubinie, o Krakowi, Raków, to jest jakimś Słuchajcie, w tym roku nie mówcie, że się zachwycaliście grą rakowo. Po, no ale z Lechem, jeden mecz z Lechem, rozegranych 11, katastrofa. To jest jakiś To drama. tyle samo dobrych meczów ma Krakowia w wiosną. Tak, to ma, o to chodzi. To jest, Krakowia ma też tyle dobrych meczów. Nie, Sześć, nie, z, nie, no poczekaj, a, więcej. 6-0 dwa, dwa. z Radomiakiem. No Krakowia raz, ma więcej meczów racja, w ogóle, no, od Rakowa. No. no jest, Raków jakiś taki zmęczony mentalnie się wydaje. Czasami naprawdę człowiek ma wrażenie, że oni są Przeładowani schematami ci zawodnicy. Jak już mają hmm. potem coś zrobić kreatywnego, to to już siły w mózgu brakuje. Nie, no tam już, dużo, już, już tego paliwa nie ma wtedy. Dużo, drzela, było, drzela, dużo drzela. było w polskiej piłce takiego yy, zwalania wszystko na, na to, że ktoś nie zapierdziela albo że ktoś jest taki by, niezmotywowany, a chyba właśnie brakuje takiego trzaśnięcia ręką w Rakowie, żeby te cechy pobudzić, a mniej takiego właśnie, że no, musimy szybciej zmieniać centrum, wiesz. Musimy bardziej szukać półprzestrzeni. przestrzeni. No, no, no tego się mówię, nie da, bo może to słuchać. Bo Jagielonia czy Widzew też mają młodych trenerów, też. Sam, są, są trenerzy, którzy zupełnie inaczej mówią o piłce niż 20 lat temu, nie wiem, mówił Jan Żurek czy Wojciech Borecki, ale tam widzisz radość z gry po prostu, widzisz, że tam jest entuzjazm, jakaś taka pasja, a w Rakowie kompletnie tego teraz nie ja, ja, ja... I oni też przecież grają zaawansowany taktycznie w ja coś... ściśle określony. Ja, ja wiem, że tam jest za dużo obcokrajowców też, bo to też, pamiętajmy, jeden Polak w składzie, to duża sprawa, ale... nie wiem, czy by im też przetłumaczył. Ale tam wrzuciłbym Janka Urbana do tej szatni i by grali inaczej w piłkę. Tylko chyba tam to wszystko właśnie toczyło Trzeba zamienić grupę E-Deduktor na grupę S. -a. Nie, tam, tam jest wszystko właśnie tak, przyzwyczajone, że tak. Pamiętajmy, oni nie, mieli, nie dostali drugiego trenera, to znaczy po, po Marku Papszunie nie przyszedł ktoś z innego klubu, żeby poporować ten zespół, tylko ten gość, który siedział w szatni tej samej. Tylko miał mniej, więc miał mniej do powiedzenia. Jak odszedł Marek patrzą, to ten miał więcej do powiedzenia, bo został pierwszym trenerem szwarga. Ale ci piłkarze mieli już dosyć tego kuźwa, przesuwania, zapieprzania, kurwa, w lewo, w prawo, kuźwa, taktyki i tak dalej. Chcieli troszeczkę się rozwinąć. No teraz potrzebny im ktoś, pod warunkiem, że mogą. Tym bardziej, że jeszcze przed tym sezonem wypadł im Iwi Lopez. No to się ściągnęli Kitela, który w piłkę nie potrafił grać. Nowak zapomniał jak się gra kocerchin, ko od czas też czasu do czasu coś zapomniał, ale też zapomniał. No i w ofensywie wyglądać jak ta pipa. No i co mam zrobić? No i tak, a, a, a ci obrońcy no nie, nie, no taka, no taka rzeczywistość. No przecież tej, nie, to, no bo to... Dawid Szwarga mówi w każdym wywiadzie no, trzeba zmienić centrum i ale to centrum jak to jest a... recepta na Rakowa, to no, no. może się nie uda. Znaczy nie, no Dawid Szwarga dalej idzie w narrację, że generalnie Raków <coughs> prawie cały mecz gra dobrze, a potem traci kuriozalne gole. No tylko, że tracenie kuriozalnych goli, zwłaszcza powtarzalne, też o czymś świadczy. Nie można tego zrzucić na karp tego, że, no nie, no. że mamy pecha, że kurczę, że tak. brakuje koncentracji i, i tyle. Te, się, te jest te się, dobrze. Te się z tym zgadzam. To, to, już, to już nie jest wina koncentracji, bo ogólnie wystarczyłoby czasami wyjść na mecz, strzelić dwie ramki do przerwy, jak jesteś aktualnym i jeszcze aktualnym mistrzem Polski. Tak z koroną zrobili. Szybko dwa gole. I nie mieć z tym Masz męcz. żadnych problemów. I potem możesz już przesuwać. Na a później tak. to możesz dokładnie. tak. Ty możesz tak, nawet jak odliczysz któremuś 30 centymetrów na boisku między Tudorem, a na to Bergrenem, a było 40, to zmieniasz dwóch i już a ja chcę, wyrzucasz powiecie... z klubu, zabierasz pensję i tak dalej. Wszystko możesz zrobić. <noise> Tylko najpierw zacznij grać w piłkę. W Rakowie ja nie widzę, żeby ktokolwiek grał Dobrze w piłkę w tym roku. I tyle. A ja powiedziałeś tak, jak Magda Gessler trochę, bo są ciągle na dużo kochanych rewolucji i ona też tak akcentuje. Wy nie potraficie gotować. O? O, a, ale ja tego nie oglądam także... No, ale trochę masz też, Magda Gessler. Tak? tak? Powiedz, chodzi. Taki, robić takie rewolucje klubowe. Z tego, o, co... Dlaczego wytrujecie ludzi? tym meczami. Z tego, co wiem, to najbardziej prawdopodobne, że do Magdy. Zgodzi ze swoim trenerem, on was nauczy teraz. Zrób pięć pompek. Z tego, co... o, z tego, co wiem, to najbardziej prawdopodobne, że do Magdy Gessler jestem podobny wagą. To jest szansa. Ale ona ma machu... wo... włosami. Tak, i jest jeszcze jedna duża szansa, na którą. Czasami y, zwraca mi y, moja Ewa w domu, bo ona ogląda Gessler i powie tak, wiesz co, ty masz lepszą zaletę od Magdy, Magdy Gessler, a ja mówię jaką, bo ty jak gotujesz, to tobie kudły do garka nie wpadają, a jej zawsze wpadają. Tak, to mu tata zawsze zwraca uwagę, że ona nie nosi tej siatki na głowie. Nie, nie, nie. On Ale tak. jak chce przypomnieć... Słuchaj, tam ona, jak ona jak gotuje flaki, to nawet nie wie, co to są za flaki, bo przecież nie wie, czy z jej, jej fryzurą, czy normalne flaki wołowe. No, A u mnie zobacz, co może spać. Nic. Ale co ty na to, żeby właśnie tak po klubach i mówić... Kupta napastnika. Kupta napastnika. I zmieniać nazwy tych klubów. Co? Od dzisiaj to nie <laughs> będzie Legia Warszawa. To będzie coś tam coś tam Warszawa legia promienna. będzie miło jak u mamy rodzinnie Dobra nie nie za darmo się nic nie nazrobi. zrobić. nie ma czasu na głupoty To ile mu musiałem pieniądze wziąć? Ja chciałem przypomnieć, że Lotto powiedzieć, że ma być dyrektorem sportowym. Ja chciałem przypomnieć, że Lotto jest sponsorem tytularnym Ekstra Ekstraklasy i w linku jest zawsze mówię w linku w opisie to jest bez sensu w opisie jest link do gry, którą możecie sobie Zagrać moi mili. A teraz ruch, ja wiem czemu się, z... ja wiem, to była moja wina. chcę przeprosić realizatorkę, to była moja wina, że tak długo wskakiwał wynik ruch raków w górnik, ponieważ zapomniałem, że to był w piątek, a nie w sobotę. Hmm. Widzisz. No, Ruch, z ciebie. Ruch widzę. 2 do trzech było w tymże meczu. Ja bym chciał Was zapytać, co zrobił dla ruchu Janusz Niedźwiedź. I od razu udzielić odpowiedzi? Nic. No to po co nas się pytasz? Jak dałeś odpowiedź? Macie jakąś inną? No wiesz, wydaje, się, no kilku piłkarzy wydaje się, że gdyby Jarosław na... skrobać czy Jan woźmieli ten skład, który ma Janusz Niedźwiedź, to punktowo, nie mówię, że w samej grze, ale punktowo, efekt prawdopodobnie byłby bardzo, bardzo podobny. Ile się musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu? No ale przynajmniej spróbowali coś zrobić. Ale co przynajmniej coś próbowali coś zrobić? No co? Trzeba... No przynajmniej zatrudnili kogoś, kto jest trenerem. A trzeba nie jest było, Trzeba było brać przykład z puszczy i trzymać się siropsowa skrobacza cały sezon. Amen. Brawo. Tym bardziej, że. Nie mam takiego przekonania. Późni później przyszedł. Ee... No jak przecież widzisz. Nie no, później... Kabele. No dobra, ale... Ale Z, ale... z krobaczem, byłoby to samo. No, ale... no tak. No, nie no tak, no to... ale, ale wiesz... No... Przynajmniej spróbowali, zrobili coś. No no tak. coś lepiej, to... lepiej spróbować niż... No Faktycznie. No, słuchaj, jedziesz, jedziesz w przepaść... To, to ja, ja spróbuję Masz próbuję próbuję sobie wyobrazić teraz milion złotych na tym stole. No dobra, no. ale jedziesz w przepaść i masz pewny ma. ale... zjazd w przepaść, ale możesz też próbować skręcić kierownicę. Może Kuba... się uda, a może się nie uda. Nie, może wpadniesz... Nie podłączono do deski rozdzielczej. No nie, bo tutaj nie mogłeś... Ale nie, Kuba Pawła, ja też jestem tego zdania, tak? Jeżeli się nastawiasz tak, jak się nastawiano w Puszczy, że bez względu na wynik, tak? Że zostajemy w ekstraklasie, jak spadamy, to dalej trenerem tu, będzie na zapleczu ekstraklasy w przyszłym sezonie, to już wiemy i dla, dlatego też prowadzi akurat jeden z Beniaminków, który się nie, poz, nie pozbył szkoleniowca. Tu miałeś jednak też podobny, bo też pamiętajmy, no Ruch Ożyw to nie miał drużyny na ekstraklasę. Oj, nie miał. No nie miał. Nie miał. Czyli bo te awanse rok po roku po barażach no niektórzy zawodnicy jeszcze pamiętali trzecią ligę więc no właśnie, trzeba mieć o, właśnie o to świadomość ale przechodziłeś w pewnym momencie w stan stadionu śląskiego no, widzieliśmy to wcześniej we wcześniejszych meczach czy to Legia, czy Warta te, te trybuny niosły o tym wczorajszym nie chcę już wspominać bo to było coś, coś fantastycznego no ale Reprezentacja Polski pewnie. Tylko może powiedzieć, jak, która grała na Stadionie Śląskim może takie rzeczy pamiętać. No ale właśnie, ta drużyna niesiona przez taki doping. No nie, to nie jest drużyną. To to, Wie ja nawet w tym widzę, Ja w tym wczorajszym. znaczy to wczoraj było, tak? Wczoraj czy. Wczoraj. wczoraj. Słuchajcie. Ja ci. Słuchajcie, mnie się wydawało, że tam. Nie chodzi o to, że ktoś się lepiej czuł, bo jest lepszy piłkarsk. Ale mi się wydaje, że ten stadion to poniosł piłkarzy widzewa, a nie piłkarzy ruchu. No wiesz, jak było. samego było 17 czy 18 tysięcy gości z widzewa, nie, no, no to też mogło, nie, no wszystko mogło ponieść w, piłkarzy. Wszystko w porządku, tylko pamiętajmy, bo tutaj będę zawsze dokładał to. Fajnie, że było kibiców przyjezdnych tylu, tyle że widzew nie grał o puchary ani o spadek. Pikuś ma. A ci mieli coś takiego, co ich poniesie ta atmosfera, mecz przyjaźni, to ja tam nie widziałem, że... znaczy mecz przyjaźni na trybunach, ale ja tam nie widziałem, żeby, ta, żeby ruch Chorzów tam cokolwiek... Jeszcze jak dostali szybko go to mówię No mówi, to tak, od razu, to wiesz, A to już napięcie tak. zeszło, para uleciała. Gąk no, tak. na początku pierwszej połowy, gąk na początku nie, drugiej, no, tak. ale uratował stypicę. To na drugą, no nie na początku no, drugiej. ale mogłoby być gol <laughs> z co? tak? Słuchaj, na początku drugiej połowy, nie no. Mogło fantasia? być zagrożenie po <laughs> Nast Następne, nie? No, to jest, ja powiem tak, to, to, to jest fascynacja. Nie nadawał się stypica już w pogoni Szczecin, zrezygnowano. Nie? Ale w polskiej ekstraklasie zawsze obcokrajowiec, obcokrajowiec. Znajdzie miejsce. No i brawo. Ale to, że zaraz spadnie z ruchem, to gdzie może wylądować w przyszłym sezonie? Na przykład w Warce Gdynia? Nie. W, w Odrze Opole. Nie, nie, mówię o tych, co awansuje. No spokojnie. Ja Warce mówię... broni Wle... bramkarz. A w Nie, tam broni bramkarz. Tak? Sarnowski właśnie. Tak. A ten ser akurat mnie nie, nie a, przekonuje to, leki do końca. Mam, po, wrażenie, po, po, szczerze, ja mam wrażenie, że. Powiem ci szczerze. Nie, co był kiedyś prezesem. Na do, go zrobili. Powiem, powiem wam. Szczerze, tak, tak. Powiem wam ja szczerze, że na Ukrainie i go ściągną. <grym> Powiem wam szczerze, że nie mamy za wiele do, do powiedzenia w sprawie z Jak ma dobrego menadżera w Polsce i układy, to na pewno Stypica będzie w stronę z tych klubów, albo z tym trzecim, co po tak będzie. Prosta, prosta logika. No bo inaczej, kto by go ściągnął do ruchu, żeby on ratował. Ruch korzusów przez Padke, wiedząc o tym, że on w Pogoni już się nie nadawał. No, ale... no bo w Pogoni zwariował, tam bardzo jakieś dziwne były sytuacje, bo zaczął. No dobrze, no ale nie bierzesz że... Twierdził, że, twierdził, że na treningu prawie życie stracił. Ale to, I słuchaj, to, jest, było to jest bardzo tak, dziwne, ale, bo ale wcale jest... tak nie było. Kuba, ale to jest ten sam przykład, że w Rakowej... Nie wiem, no, no nie bierzesz kuciaka na to, żeby ci pomógł się walczyć o puchary. Nie no, ja się zgodzę z tobą, no, z Stipicą stało się coś bardzo złego, bo on był dobrym ramkarzem niewątpliwie w tych w swoich pierwszych Aczkolwiek sezonach w zauważalny zjazd miał od dłuższego tak, czasu. Tak, oczywiście. No, I ten, ten koniec, ten, ten sezon z no, to jest jakiś dramat. Troszeczkę tą swoją, swój dobry wizerunek, jaki tutaj zbudował, rozmienia na drobne. No przecież pamiętasz, że pomiędzy nim a tym rozgrywały się europejskie puchary, tak? <tuk> tak, 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 no tak. On tak. i ten młody... jako. Mata. Jak? Mata wtedy? Nie, nie, nie. Młody ten... W... Klebaniuk. Klebaniuk, Klebaniuk nie? Pamiętasz, co tak. tam się działo, tak? No bo tak, 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 mówimy o rozrywkach pucharowych, nie? Klebaniuk przyjął z piątkę tam w Belgii chyba, tak? Od gęku albo od Gentu. No to wszystko <tuk> jedno tak. Na, -tu. na Na XG, nie? No tam dostał. XG. 5, 8, jak tam wszystko jest. Mamy takiego redaktora. Zadzwonisz? Zapytaj się. Ile było ich? Telefon ładuję. A telefon ładujesz. Nie, no ale tak. Biorąc pod uwagę, to tutaj zast zastanawiając się, chodzi o samochorzy. Jechać na takiej atmosferze, na takich kibicach. Dobrze, że swojego nie mają, grają na tym Śląskim, ale. Nie, nie, no mam nadzieję, że się... Ta, do... Wielu by nie chciał nie mieć swojego wtedy nie na śląskim. Nie, nie, no oczywiście pod warunkiem, że grasz na śląskim i jeszcze przychodzi ci taka wiara, tak? No bo wiesz, czasami możesz zagrać na śląskim i przyjdzie ci dwa tysiące i wtedy się byś pogubił to pogubiły i, i wiesz i no właśnie, na przykład jak młodzieżówka. Ciekawy pomysł, no, żeby młodzieżówkę tam organizować. No trzeba tak, było oddać Ale nie, chodzi baronu. mi o to, że to jest też taka nauczka, tak? I mam nadzieję, że akurat w przypadku ruchu chorzowczej UKS-u oni y będą w stanie zrozumieć w tych klubach, że tak, to jest szybkie ich awanse, że za szybko znali się w Ekstraklasie, nie przygotowani do Ekstraklasy i dlatego szybko lecą. Bo wiesz, tak, ale koniec bo koniec puszcza, jak ten jedyny Beniaminek, to ona tak ale to wszystko jedno, my spadniemy, tu ład zostaje. No, bachnęli ręką. No, ale ty, wiesz, ale my wiesz, czegoś... inaczej funkcjonuje się w Polsce, która ma kilka tysięcy kibiców. Zgadza się. Inaczej w ruchu, no, gdzie dobrze. masz. Ale, przy, ale przygotowany bądź, bo. bo... 30 tysięcy ludzi na morzu. Po prostu lepiej awansować, bo więcej, więcej zarobisz po prostu i jesteś, no możesz, jak się, jak się utrzymasz, a, korona a, a, też troszeczkę jak, jakieś... za wcześnie awansuje. Ale wiesz, się ale wiesz problem... No, plus. Tak, problem ruchu chorzów to będą dwa sukcesy największe, tak? I to chyba z ostatnich tygodni. Pobili rekord e, stadionu w tym, e, czyli 50 tysięcy i ich kibic wygrał wybory. No kuźwa, Maciej, opierdolę. Kurwa, naprawdę? I co? I to są kurwa twoje rekordy? A później kibic pójdzie kuła do baru i będzie musiał wychlać ze cztery takie bidony wódki, bo kuźwa, spadliśmy z regi, bo nie umieliśmy grać piłkę? O to chodzi w piłce może? Że twój kibic wygrał wybory? To. Myślisz, że jak ten kibic wygrał wybory, to to co, że już tam, że już wylali no, to co, pod stadion, to mieli, bo obiecał? Nie, ale to mieli jak pan, ale, ale poczekaj, czy, 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 czy ten kibic już wylał, już już, już buduje stadion, ruchu? chodzi? Jeszcze chodzą? nie, jeszcze nie. Da, daj, ja da, coś, on jeszcze ja, nie jest prezydentem. Ja wiem. Dopiero wygrał. Ja, ja coś ci powiem. On mnie postawi. Elektem. Oni mnie postawi stadionu do następnych wyborów, bo dopiero będzie obiecywał przy następnych. I to wam mówię, bo tacy są politycy i jeszcze... Ale to nie jest polityk Ja Nie, to jest człowiek ze środowiska kibiców, to tam tak łatwo przesiągnie szybko. Znaczy on może nie wybudować tego stadionu, ale nie jest to polityk. To nie jest gość, który coś obiecuje, bo nie były potrzebne te wybory do niczego. Dobrze. Ja do tego tak podchodzę, bo znam polityków i wiem doskonale, ile obiecują przed wyborami, a później co się dzieje. Nie chodzi o to, tylko że drużyna to miała być troszeczkę inaczej skonstruowana i, i inaczej to wszystko miało wyglądać. Niestety postanowiono, że tak, jak coś nie idzie, już jesteśmy prawie, że w strefie, znaczy tak, w strefie spadkowej to byli zawsze, ale że spadamy, to no dawaj, wyrzucamy trenera, zatrudnimy tu jakieś, nie no. Yy, poplątanie z pomieszaniem, biorąc pod uwagę, że nawet oni nie byli w stanie powiedzieć, kto może spaść za nich. Przecież wszystkie inne drużyny mówimy o tych trójce Beniaminków, miały jak co byś nie mówił, to zawsze troszeczkę ja nie mówię doświadczenia, bo te doświadczenie z graniem w ekstraklasie i tak dalej, to e, dla mnie przekracza wszelkie granice wyobraźni po spadku Wisły Płoc czy Wisły Kraków, szczególnie Wisły Kraków, ale chodzi mi o bardziej o, o taki no kto tam miał spać? Krakowia? Lepsza kadra od ruchu chorzów. No co musiałby zrobić? No te, od, od, te od samego początku. Przecież kiedy by mówiliśmy, że Beniaminek wygrał jakiś mecz? Koło siódmej, ósmej kolejki? Chyba nie no, ruch szybko wygrał z UKS. No, bo z Beniaminem. <grym> no, <ale, grym> no ale no właśnie, no, ale, no, no, no dobrze. No, no. No, w tak, przypadku tak, ruchu no. najważniejsze jest to, żeby nie spadł z długami i z tego, co deklarowali działacze, to te zimowe transfery były na tyle rozsądne, że może nie będzie poduszki finansowej po spadku, ale nie, nie będzie też długu. Ale łatwiej byłoby spaść z poduszką finansową, jakby się nie zmieniało od czasu. Ale no jak masz taki klub i takich kibiców, ale no, no to trudno tak działać. Ale też zobaczcie, ile oni piłkarzy ograli. No tam mogli pójść w jakość tych piłkarzy. Po prostu, ściągnąć, nie wiem, no ile tam jest napastników. Jest ten, powiedzmy, jest Czy... Szepan, jest Nowotny, jest Huras, jest Firley, to tam jeszcze był Felix. E, no to już mamy pięciu, a ile dobrych jeden? No, no, Widzisz tak samo, no, zawsze dobrych. No dobry, no jak na taki ruch no, nie, orzu, to no. akurat to jest piłka, który się wyróżnia. No, nie, no, ale to, wisz, ale, to też, ale to też powoduje, bo czasami warto spaść. Ja, ja, ja zawsze podkreślam, masz tych Polaków, z którymi awansowałeś, niektórzy od trzeciej ligi. Na pewnym etapie warto spaść. Paść się z młodszymi Polakami, dać im szansę, bo pamiętaj, że będziesz mógł z nich korzystać i będziesz korzystał na zapleczu ekstraklasy. Nie, ściągnij sobie z Ale ruch za dużo tych młodych Polaków wbrew pozorom nie miał, więc no, to też no, nie było no, tak. No dobrze, że miał, ale fajnie se, miał duży ale nie, nie, nie. No ale fajnie sobie ściągnąć z stypicę, który się nie nadał w pogoni Szczecin, a najlepiej to se ściągnąć jeszcze Luisza Figo, kuźwa Polskiego, który prawdopodobnie jak przebieg 10 kilometrów w ostatnich 10 kolejkach, to jest wszystko. No czego? Godzinę ścią. Za sześć. Zaraz. Będę odpadał, to będzie, która jest 21. Luisz Figo, Filip Starzyński. No nie się mi powiedzieć, że to jest. Zawodnik na ekstraklasy dzisiaj. Panowie, słówko, tylko widzę kwestia. Za ostatnie 10 meczów to jest druga drużyna w tabeli. Brawo, trener. A za, za ostatnie 15 trzecia. Więc właściwie za pół sezonu to jest trzecia drużyna. No ale widziałeś, jaki Jordi Sanchez, jaki fantastyczny napastnik, jak wiedział, kiedy idzie z tej zagra. No, a my krytykowaliśmy Jordi'ego Sancheza. Mi się nie nadaje, bo drewnianych Że smak. jednak po Danilu myśliwców widać wpływ na drużyny? A po Januszu Fajnie, nie Fajnie, że też e, wynikowo zaczyna się to zgadać, bo widzę, w miał po Lechu taki moment, że przegrał chyba cztery mecze z rzędu. Już mogło się robić lekko-nerwowo, już właśnie mogły być gadki, że taki młody, ładny amerykański trener, a wyniki macie takie jak każda inna przeciętna drużyna. A teraz widzę faktycznie e, i fajnie gra w piłkę i ma fajne wyniki. Ja tylko do Więc tak jak mówi Kowal, jakby zrobić teraz top trzy drużynek ekstraklasy, <coughs> które fajnie się oglądano, to byłaby Jaga, Górnik i właśnie widzę na najniższym stopniu podium. I słuchajcie, i tylko dodam do Widzewa jedno. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, co ci kibice w, w Łodzi przy tym stadionie, który mają, co oni przeżyli w tym roku. Bo, bo, bo tak powiem tak. Ci wygrali trzy mecze EUKS, tak? Ci wygrali to. Ci są w kryzysie, ci słabo wyglądają. Raków tragicznie, Legia tragicznie, Lech słabiutko, a ci tak. W tym roku. Ograli UKS w meczu derbowym. Ograli Legię Warszawa i wygrali z ruchem przy największej publiczności w tym wieku. Plus jeszcze inne wyniki wygranych meczów. Co? No, kibic wizywa dzisiaj, chodzi. Jak tak. boss, no? Tak, to prawda. To no bo, prawda. Coj, oni, oni uczestniczyli we wszystkich fajerwerkach tego sezonu i wszystkie wygrali. Poza meczem Zwisło Kraków w Pucharze Polskim. Kit w ten Puchar Polski dla nich. Myślisz, jedni... Tak, kit. Przecież chodzili i płakali przez. No płakali, no bo tak ich tak. skręcono, no dobra, dostaw. Czy nie skręcono, wszystko jedno. Nieważne. Skręcono. Ważne. Ale, no, ale dobrze, no to chodzili, płakali, skręcono i tak, ale, ale pamiętaj, tam ich skręcono, nie Powtórzono meczu, tego co się domagali, ale tak. Mu jeszcze raz podkreślam. Mecz derbowy za, za UKS em na wyjeździe wygrany. Za chwilę przyjeżdża legia. No dla nich to jest święto. Pyknąć legię. Pierwszy raz w tym wieku. Ograli legię. I pierwszy raz w tym wieku wydarzyło się coś w Chorzowie, jeżeli chodzi o frekwencję na trybunach. Wszystko wygrał, widzę w łódź. Zagłębie Lubin, pseudonim o... Waldki. Przegrali o... 1-2 z regionu Białystok. Szybko chcę ten mecz omówić, bo jeszcze mamy pogoń i. i, i koronę. Y... Co? Pogoń z piastem, tak, ale koronę też mamy. Ale to nie był wbrew pozorom zły mecz Zagłębia, jak na standardy z ostatnich tygodni. Gdyby Zagłębie zawsze grało tak jak z Jagielonią, to sądzę. Ale wryj! Że... Jak że z, oceny byłyby by by bardziej Na, na 10 przychylne. meczów u siebie Zagłębie raz wygrało. Ale wry. Moje ładnie. pytanie jest proste. Czy Ła? Waldemar Fornalik powinien dalej prowadzić ten Ja go? uważam, że bardzo ładnie przegrali. Ale że już teraz trzeba wyrzucać Waldemara Fornalika? Masz do wyboru albo zostawić, albo teraz zwolnić Tur albo na koniec sezonu. Powiem ci tak. Kit w te Zagłębie Lubin, bo się nie da go oglądać. Nawet jak ładnie przegrali w tym meczu z Zagłębią. Ach, w... ach, jak oni ładnie przegrali. Ładnie przegrali. Słuchaj, mam jakąś nagrodę dla Zagłębia Lubin, że ładnie przegrała? Pustą szklankę. To ja ci poleję. Yy, bardziej wiesz co? O, o co mi chodzi? Chyba jak Jelonia Białystok z ostatniego meczu z Krakowem u siebie wyciągnęła wnioski. Nie, czy ze względu na to, że nie miała Diegeza, bo to jedna sprawa, ale wyszła na prowadzenie. Wspomniałem dżingle, puścił. Troszeczkę, hmm. troszeczkę jak zobaczyła. Batki? jak będzie tabela? To wtedy troszeczkę to, zobaczyła, że jej się to, to, to tak układa, że nie mogą strzelić drugiego gola. Znaczy, bo Jagiellonia też odpuściła trochę, bo mówimy, że Zagłębie lubi dobrze. Ale Jagiellonia bała się stracić tego gola na jeden do jednego. Ale to też jest mądrość. Tak, ale widzisz, Czyli wyciągnęli wnioski z tego meczu z Krakowiem u siebie sprzed tygodnia, gdzie strzelają bramkę, to znaczy. Hmm, Obrońcą Krakowi czy zawodnikiem Krakowi, lecą do przodu, dostaje czerwono, z trzech punktów robi się u siebie zero punktów, zadyma i tak dalej. A tutaj rozsądny i nam powiedział tak, jeden ze słabszych meczów, jak w ofensywie. Ale to jest zrozumiałe, bo szybko strzeli bramkę, szukali drugiej, a po no nie. No. Czy też jakby wyliczyć sytuację i Maza, to tych nie, nie, sytuacji nie, no, mo, było całkiem nie, sporo. Tak, Hansen, ale w pewnym, Hansen jeszcze ale, miał też dwie okazje. Chodzi, chodzi mi po przerwie. Tylko nie było takiej dominacji. Tak, nie, nie no. było dominacji, ale bo wiesz, bo też było gdzieś tak, tak, że mieli to w, chyba gdzieś w głowach, z tyłu głowy, nie? Ten mecz z Krakowią, szaleństwo, a z drugiej strony mówili, no, kolejny mecz trzeci, bez wygranej, może spowodować znowu skurczenie się tej przewagi. No to Bardzo to taki... mądre, mądre zarządzanie, nawet nie widziałem takiej radości u trenera. Jak Jieleni po tym meczu, nie? Tak, szedł do tego Fornalika, ten on tak... No dobrze udało się. Tak jak był taki wiesz. No, wiesz no, no, bo trochę tak wykona, to wyglądało poszedł no, do pracy no. i wykonał swój typowy dzień pracy no i, ale wiesz, bardzo dobrze. No. Jeszcze brud, jeszcze bo straciłeś bramkę na jeden. No dwóch, tak, pod koniec i, i, i wiesz co może mogłeś, wygrać, mogłeś tak. mieć smród, ale no też przetrwali to, więc chwała im za to, też mówiłem tydzień temu, że no, po prostu Krakowia musiała zagrać mega dobry mecz, żeby pokonać te Jagiellonie i tam się dużo rzeczy musiało wydarzyć, żeby Jagiellonia została pokonana, ale tak naprawdę to nie jest ten sam kazus, co Śląsk, Wrocław czy Lech Poznań, czyli drużyna bez formy, która jeszcze ma duży dorobek punktowy, więc dlatego jest w czołówce. nie jest w formie i też to pokazała w Lubinie, bo mimo, że tam nie, nie, raczej Zagłębie nie wygrywa w ostatnim czasie, no to też trzeba ten mecz wybiegać, trzeba pokazać klasę, trzeba unieść presję i Jagiellonia to, to wszystko zrobiła. Wiesz, to był taki przypadek jak ŁKS-u, no przegrali 0-6 z Jagiellonią, bo mecz im się nie ułożył, mieli pecha i mieli, tak, mieli głupka z Francji fajnie. w składzie, ale ogólnie było widać, że ten zespół zrobił postęp i jeden mecz o niczym nie świadczy, tak samo było w przypadku jak i z Krakowie. No to, to, było, to było dość oczywiste. Zabrakło diegeza, wszedł do składu Hality i tak mam mieszane uczucia co do tego gościa, bo on. Niby charakterystyką jest trochę podobny do tego, co robi Dieges, ale Dieges raczej mniej ryzykuje z piłką przy nodze. On bardziej, jeżeli zaliczy stratę, to przez to, że nie dokładnie poda na 40 metrów czy na 50. A Haliti bierze te piłę i tak ospale się, rusza, idzie do przodu, nawet jednego czy drugiego przejdzie, ale potem brakuje mu koncepcji na koniec i często te piłki potem albo traci, albo jest na granicy straty. Więc dwie takie bardzo groźne straty miał w tym meczu, i to jednak nie jest ta klasa, co Hiszpan. A o waltkach albo dobrze, albo wcale, czyli wcale. Pogoń Piast 02. Dlaczego pogoń taka jest? Jezu, no ale to, to, to straszne. Masz piasta gliwice, który w poniedziałek wygrywa z waltkami po dwóch rzutach z autu. Czyli, no, okej, okay, to nie były takie rzuty z autu, typu jakieś Czego? wielkie schematy. Czemu jakieś prowincjonalne to dużo... mecze teraz lecą? Czego? Czego? Czego dropboardy ja na trybunach? Kowal, ja o wielkiej piłce, ja o autach. Mówię. Tak, 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 tak. Dwa gole tak. strzeli. Tam oczywiście dużo szczęścia, gdzieś się tam odbiło, jakieś rykosze, coś, coś, coś tego, ale no sam ten komunikat, że przyjeżdża do ciebie drużyna w lidze, gdzie każdy, yy, znaczy może nie każdy, ale wiele drużyn potrafi dobrze wykonywać auty i ona dopiero co strzeliła tak dwa gole, no to chyba musisz podejść poważnie do tego bronienia autów przeciwko tej drużyny. No i tego Feliksa zostawili samego. I ładuje, ładuje ci bramkę gość, który jest niski, no ale no, jakby wyrzucisz do niego i przy nikt nie stoi, to wzrost nie ma znaczenia. Przypomina tak? się mecz z Koroną i rzut różny, gdy Nono strzelił głową. Nie wiem, czy oni tam tak. mają wytyczne, że <noise> jak ktoś tak, ma poniżej metra 75, to, to w ogóle nie, nie zwracamy na niego uwagi, po, bo nie ma sensu. No masakra, no zupełnie nieodrobiona lekcja. Zlekceważenie tego piasta Grywice. Przecież przy tym drugim golu w zasadzie też został Piast zlekceważony, bo i najpierw ten z niby próbował gończyć piórkę, ale tak, żeby go nie dogonić. Gamboa gdzieś na grzybach. A Kuba, e... Kuba, wiesz, od czego to się zaczęło? Od czego? Od Twittera ta... Tak, my się też tak? Nie, on mi się trafia? Tak, się... Nie, no, się... nie, no się... znaczy nie, Tak, tak, mi się, wy... mi się wydaje, że zaczynasz, wiesz, no, fantastycznie, piątkę, tak i teraz, wiesz, no Grosik pewnie coś chciał tam mm, podreperować. Wiadomo było, że musiałeś wygrać, tak, po pierwsze. Może, muszę... bo może ktoś nie widział tego tweeta. Grosicki napisał na... Twierzę, że na finał Pucharu Polski chcą pojechać jako liderek To się już wiadomo, no, po, że to się po, widać nie uda. Po pierwsze, to, po pierwsze, to musieli wygrać dwa mecze, tak? Oczywiście jeden mieli o tyle łatwo, znaczy może nie tyle łatwo wygrać, ale wiadomo było, że bezpośrednio grają za tydzień w stoku z Jagielonią. Mhm. Chodziło o to, że mają wygrać z piastem i z Jagielonią. Pod warunkiem, że Jagielonia właśnie przegra z pogonią, no i przegra z Lubinem. No bo pięciu punktów nie odrobisz jak Jagielonia przegra dwóch meczów. No proste, tak? No i teraz była taka sytuacja. No wiesz, że wychodzą na to spotkanie. Oni no to wszystko jest taka i koniec tak, końców tak, euforia. Można go krytykować jeszcze bardziej za no ten. No On te... robił ale apetytu. Nie no te... znaczy, ja lubię no ale... takie odważne deklaracje, natomiast zawsze trzeba się liczyć ale z wiesz... tym, że jak ci nie wyjdzie, to wypomną tylko... ci to podwójnie. Tak, tak, tylko kur... Przemek. Wiesz, bo dajmy na to, ktoś tam z kibiców dajmy na to innych drużyn może Grosika nie obserwować, ale domyślam się, że piłkarze sami w szatni, tak? No to Aha, tutaj tacy pewni. No, cz wiesz, czasami to pomaga, czasami nie pomaga, tak, ale. Ja, czas, ja też się trochę nakręcił, tak? Że nie, nie, mówię o, o samych zawodnikach Pogoni Szczecin, wiesz. Tu już mówię ty, tych wszystkich, o obcych coś. Bo raczej starasz się, jak jesteś w szanin, to raczej starasz się obserwować, jak ktoś jest na Twitterze, swoich kolegów z drużyny. To obserwujesz raczej. Wątpię w to, żeby nie obserwowali, jak. Ja na przykład ja, ale jak Cię jak obserwuję. Powiem, no Ty mnie obserwujesz, bo jesteśmy z pracy. Paweł Pacur chyba też mnie obserwuje. No, ja Was wszyscy obserwuję. Się obserwujemy, wszyscy obserwujemy. Tak, tak. Wszyscy się obserwujemy. No mniej więcej tak. Tak to mniej więcej wygląda, tak? ale tu bardziej chodzi o to, takie, takie wrzucenie, tym bardziej, że to jest tak, że nawet nie od Ciebie zależy, no bo jak Jelonia wygrywając w Lublinie już nie miałeś szansy na to, nie? czyli taki, taki tekst na zasadzie euforii przed finałem, no tak, no rzut karny gościnka, bądźmy poważni. No. Każdy z nas by to lepiej kopnął i to chyba niekoniecznie. Rano po śniadaniu, ale po pawilonach Paweł Paczul trafiłby Bramkę na 100%. Nie, wiem. Jestem przy... nie chodzę już tam. Wiem, ale pamiętam, że jak chodziłeś chodzi... i czasami Cię widziałem, to na pewno byś trafił Bramkę. A Grosik, zobacz, nie trafił. To prawda. No. I to tak dość, To drugi tak fajny, krótkarny, no. w no, głowie. Ale jak on uderzony był słabo, nie? No to wiesz. No... Ale słuchajcie, ja bym też chciał fiasta pochwalić, bo tydzień temu jeszcze Aleksander Włukowicz w kilku wywiadach mówił, że on by w zasadzie zrozumiał, jakby już został zwolniony, że nie ma za bardzo argumentów, a teraz dwa mecze, dwa zwycięstwa w dobrym stylu, trzeba przyznać, zwłaszcza to z Zagłębiem Lubin. No i w zasadzie temat przyszłości Włukowicza schowany do szuflady znowu ma w miarę spokój, musiałby teraz przegrać dwa, trzy mecze w naprawdę słabym stylu. Bardzo wygodna żeby jest te posada powiedziło. Tenera w Polsce. Cały rok dupa, na końcu wygrasz dwa mecze i pozostaniesz pochwalony. Tak, ale tak. wiesz, bo to tak jak na przykład Janusz Niedźwiedź, że w Widzewie, został w tym Widzewie, ale wiadomo było, że za chwilę straci pracę, więc to też nie jest tak, Ale kręg. tam wiesz, tam już były głębsze sprawy personalne, tu tutaj chyba w piście takich, takich problemów... No tak, ale to... Tak, to, to... a swoją drogą bardzo ciekawą rzecz Właści... usłyszałem, bo y, Mateusz Dróż chce y, do Krakowi iść Janusza Niedźwiedzia i... Zdementował to. Okej, okay, więc być może coś się zmieniło, ale. Musiałby co... być nienormalnościowy. Dlaczego? Żeby, a bo nie cenisz tego trenera, ale nie. na pewno był rozważany i, i usłyszałem, że. No to jest nienormalnością. Chce, że chce, że, że, że woli jakby swojego wroga mieć, tego, którego już zna jakieś takie. Janusza Niedźwiedzia. Tak, no bo go zwolnił i były konflikty personalne. Że, że chce mieć swojego wroga, którego już zna i wie, jak okiel znać, niż ewentualnie innego trenera, który mógł być takim wrogiem, który go zaskoń. Nie, to się, to się jakoś nie skleja. To, to jednak tam wydaje mi się, że. Panowie, delikatnie mówiąc, chyba rozstali się w chłodnej tolerancji względem się. Chłodnej, na pewno w bardzo. Niedźwiedź jaskiniowy, wygoklował <grym> kowal. <grym w kawał> Dopiero teraz się skapnęłaś, że Janusz Niedźwiedź na nazwisko tak jak zwierzę? Nie, nie. Ale nie. Piast, piast chciałem, z pogonią... Chciałem wrzucić za, za szybko i chciałem, wiesz, bo, bo jedną rzecz chcę spojrzeć i, i, i dajmy na to. Mm, interesuje mnie taka sprawka, bardzo fajna byłabym. No dobra, możecie? Czy budowałeś na pięciokowar? Nie ja nie spodziewałem się szczerze mówiąc mimo wszystko że tam pogoń. Wiesz ja nie pamiętam przeczej, przepraszam, czy Janusz Możecie? Bo to przerywa wyważa pizzę. On nie dawał powiedz mnie, chodzi mnie. Czyli Janusz, Janusz wieś prowadził w tym sezonie widzę w już prowadził, zaczął No widzisz. I teraz właśnie dążę do jednej rzeczy, gdyby był taki przepis to mogłeś nas zapytać i musiałeś sprawdzać w wikipedii tak, ale chodziło mi o to, żeby się upewnić bo tak coś przeczuwałem nie ufasz nam? nie no, czyli nie chciałem was pytać, ale chciałem sprawdzić jak wy, wy rozmawialiście chodziło mi o to, gdyby był przepis taki jak w Lidze Hiszpańskiej to wyobraźcie sobie, że Ruch Chorzów mógłby się utrzymać bo nie zatrudniłby Janusza Niedźwiedzia czyli drużynę prowadzącą w Ekstraklasie nie, pro nie możesz prowadzić drugiej przez cały sezon jak jesteś zwolniony choćby po pierwszej kolejce i ruch Chorzów wtedy nie musiałby zatrudniać Janusza Niedźwiedzia i prawdopodobnie... Wciąż nie musiał. Ruch by się nie utrzymał znaczy, prawdopodobnie, nie tylko nie poniósłby jeszcze... dodatkowych kosztów z trenerem. Oczywiście. Taka a, różnica. Możliwe, ale zakładając to, że nic Janusz Niedźwiedź nie wniósł do ruchu Chorzów, a został zwolniony z Widzewa, bo tam też nic nie wniósł, no wyszło na to, że Janusz Niedźwiedź ogólnie nigdzie no, nic nie wniósł. Trochę jednak wniósł do Widzewa, a, ale trochę. od pewnego momentu wnosił za mało. Ale mówimy, tak, o ty, ale, mówimy o... z ale mówimy o tym sezonie? No o tym sezonie, no tak, ale mówisz, że nic nie, nie wniósł do Widzewa, no to brzmi tak jak No Ale do... nie chodzi mi o, o tym sezonie, dobra to, no. dobra, to dodam, o tym sezonie nic Janusz Niedzwiec nie wniósł do widzenia, do widzenia Tak, to, to się zgadza, to się zgadza. Czyli w dwóch drużynach nic nie wniósł. Nic nie wniósł. Szkoda, że nie ma trzeciej rundy. Całe szczęście. Ale mógłby jeszcze czegoś nie wziąć do korony. Całe, całe szczęście, że widzew nie spada, bo najgorzej, jakby Janusz Niedźwiedź miał dwie drużyny na koncie do spadku, nie, bo to by kuźwa dopiero była. Bo, było chyba, był taki przypadek w naszej ekstraklasie. Już nie pamiętam kto. Eee, Dariusz Fornalak? Taki cycuł taki się znalazł, który spuścił dwie drużyny w jednym systemie. 2000... Z 8-9? Nie wiem, nie pamiętam. Jakoś pamię tak, to było Odra-Wodzisław wtedy? Nie, nie pamiętam, ale I, i, duża sprawa. I, i, i Polonia-Byton? Kurde, no, no, jakoś tak. Duża rzecz, nie? Pamiętajmy Janusz. Pias, Pias, i Odra. No i no, no, dlatego uwaga. A propos spadku, pójdźmy dżingle o Krakowie, bo zapomniałem. Masz dżingiel? Tak. Ty Krakowia, dziękuję czaku, spadnie z Ligi, to jest pytanie. Tak. Tak, to jest dawno, bo to jeszcze chyba żeśmy ten, jesienią tam robili. Tak, to jest, nie nagrywałem nowej, tylko zrobiłem nowy ekranik. Cały czas na sraczu, ja wiem o tym, bo przecież pamiętam to jeszcze, nawet podglądałem cię. to na taj Michał Probierz no, to nie chciałem go już mieszać w to. Yy, ostatni mecz, Korona wygrała z Radomiakiem. Ja mam jeden apel do wszystkich, do wszystkich. Siedzących... Patrz, nie, nie zobaczyłem przez ciebie Gol Barcelony? Tak, ba gol Barcelony. Lewandowski. 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 Le Le Christensen. Christensen. Rafinha to? Tak. Rożny pewnie, nie? No, stały... Jak znam Barcelonę Sta... i La Liga, to Rożny. Stały fragment gry. Tak. Zorują się na puszczy i strzelają. A jak? Co ty gdzieś na głupot nagarał po tym meczu barcelona Pest, że w ogóle? Tak? Mbappé-Kartkę, ty... czy co? Co? Jak to? Mbappé-Kartkę? Tak powiedziałem, że czerwoną powinno stać. Nie, nie czerwoną, powinien dostać żółt. Słuchaj, gdyby sędziowie tak wyciągali przepisy, nie można wybiec za. Kuba już tu się przygotowuje, żeby o koronie gadać, a wy teraz w jakimś. Nie, bo. bo nie, bo, bo uznałem, że. Bo ja nie, wiem, co ty, tutaj, że nie, nie wiem, co ty Nie wiem, co ty wyczytałeś. Mi chodziło o to, że po strzelonej bramie. No na Twitterze mi tak, bo chodzi mi. A ja. Ja, ja chodziłem mi, chodzi mi w programie, ja powiedziałem, że tak, że a to, to też tak troszeczkę wiesz, ja to wiesz jak to mam, nie? Podpuścić kogoś. No, przecież pamiętam, Ale nie że, skasować. Nie, chodzi mi o to. Nie, chodzi mi o to. Bapę miał już kartkę, tak? Nie. Dosyć często oglądam mecze z wielkich imprez. Stadiony, które nie mają trybą zaraz za bramkami. Ja taki nie mam ich Jak chcesz strzelić, sobie pobiegniesz tam sędzia ci... Pyk, żółtą. Nie. A kuźwa, jeden ci da, drugi ci nie da. No ale ten a, nie dał, a ty już ten... oburzony. Nie tam oburzony, bo to i tak by nic ale nie zmieniło. nie ci miło, jak po przyjacielsku, żebyś się trzymał we wtorek. La, la, ale, ale nie, nie oburzony, ale jeden da, drugi nie da. A ten jakby dał, no to by kto miałby. Ale poczekaj, jakby dał, to byłaby niesłuszna, żółta druga. Byłaby zupełnie nie z duchem gry. Jakieś wam No nie z duchem gry. Ten sek, Ten idiota z arsenalu senosił piłkę po polu karnym w półfinal, w ligi mistrzów. Kurwa nie wiedząc o tym, że w piłkę się kurwa rękoma nie gra tylko nogami. I wszyscy z duchem gry dobrze żyli do ukarnego. Pamiętajcie, że nie pierdolisz od duchu gry, tej, kurwa. jak wam yy, Pamiętasz, jak wam UEFA pomagała wygrywać trofea? Co słuchaj, no, no, słuchaj. Dostał czerwono. Jeżeli ty chcesz patrzeć na ducha gry, to by się. Nie, no, 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 jeżeli chcesz patrzeć na ducha gry, to ja ci coś powiem tak. Dla mnie duchem gry byłoby tak, jakby się kuciak pierdolił w głowę przeciwnika, połamał muszczenę i dalej by nie było faulu. To byłoby z duchem gry, bo przynajmniej była by jakaś atrakcja z tego meczu, A tak to nic nie było. Co to jest przełamanie korony Kielce? Nie. Pierwszy raz korona zrobiła. Takie coś, że połączyła dobrą grę, bo na początku wiosny dobrze grała, ale miała słabe wyniki. Potem miała słabe, słabą grę i słabe wyniki, a teraz nagle miała i dobrą grę i dobre wyniki. Jak znam ekstra klasę, to potrwa jedną kolejkę i za chwilę znowu będzie albo jedno, albo drugie, albo no daj Boże dla korony, żeby to były dobre wyniki. A z kim grają teraz? Z kim grają za tydzień? Nie spuszczą? Teraz nie ma meczu spuszczą? Jezus, to będzie hit, Kowal, powiedz mi. Co? W to razie znaczy puszcza Kowal. ta korona. To, to będzie hit, aczkolwiek no, już na tyle się dużo tam ekip y, zrobiło w tej walce o Bergmanie. Tak! W o A mnie nie ma wtedy! Gdzie jesteś? Na kawalerskim. No to Wojtka taki partizan opuścisz. On za tydzień prowadzi. Tak, tak będzie. Ten człowiek. Puszcza Specjalnie korona. na ten mecz. Y, Zanim się nam włączył, Ja, no, powiem, tam. ja tego nie odpuszczę. Który dzień jest, Wojtku? <laughs> 19. Nie nie, to poniedziałek. nie, nie poniedziałek? poniedziałek? Co? 29. To poniedziałek chyba. No to i 19, no to chyba tylko w poniedziałki. No to dziewięcia. jestem. Wow. Ile ja ja wygrać? To ja może jadę na ten mecz w takim razie. Cieku. Nie no, to jest mecz wiesz, za 50 punktów. Normalnie. No kurde, to no, jest mecz. Taki mam, mecz w poniedziałek dać. No. Ja To, to powinna być sobota 20. To, to jest jeden jedyny, jedyny, jedyny dzień, których meczów nie oglądam w poniedziałki. To jest fantastyczna informacja dla mnie. Puszcza, Kolona. No Ja bym chciał, żeby Trecho został w lidze, nawet jak Kolona Co? Tak, ale to jest taki trener, którego tfu, piłkarz, którego wielu trenerów by nie chciało wyjść w tym składzie, bo to um, to No słabi. No, no ma problemy z defensywą ewidentnie. A Messi też. Jest taki... No, no dobra. <śmusza> to jest tylko, to jest daje, <śmusza> tylko jak piłkę dostanie, to daje trochę więcej. Nie, no jest, jest... Fajnie wygląda. Fajnie wygląda ten Trecho. A tak ten... gdzieś ten zwód przy bramce? To była tak zwana... Jak to się nazywa? Kowal ten zwód taki... No, no, no. Shush. Bo na winą, tak? Tak. Fajne, tak. fajne. fajne, fajne. Ronaldinho ro tak, Spin, tak. chyba to jest. Tak, tak, tak. To, to było dobre też. Yy, no, ten sam na sam też się fajnie zachował. Tam oczywiście dużo szczęścia. No, ogólnie, yy, ale trzeba też powiedzieć, że Wózkowicz ewidentnie chyba pracował na to, żeby tego samobójka strzelić, bo już zanim, zanim tego samobójka walnął, to jeszcze raz spróbował. To coś, no te pierwsze minuty, nie? Jak niby go tam popchnął zawodnik atakujący. Tak, tak. i on w Tylko Ale wtedy on się, że, że ma kontrolę nad piłką, a strzelił jak rasowy snajper czubkiem buta i. Straszny Dziwny Radom. piłkarz, bo czasem się wydaje, że naprawdę gość z taką dużą kulturą gry, że może jeszcze no. nie ma siły, ale znaczy, jak ło, on on mówi, że się on, to on to momentami nawet z koroną pokazywał. Natomiast widać po co jest w Polsce, ma popełnić błędy, których już gdzie indziej no tak, nie można popełni. tak do tego faktycznie podejść. Szkoda dla radomiaka. No i okazuje się, że y, taka drużyna budowana na przypadkowych zawodnikach z przypadkowych krajów. Niesamowite, że to się nie Może nie działać, niesamowite, nie działać. Jak dla mnie trener Kędziorek strasznie się wystawił, bo on na konferencji przedmeczowej powiedział, że oni oczywiście zdają sobie sprawę, że Korona będzie bardzo zmobilizowana i że to jest bardzo ważny mecz dla niej, ale Radomiak będzie zmobilizowany jeszcze bardziej. A po mm -hmm. meczu powiedział, no że zabrakło determinacji i że możemy mówić tam o taktyce o ustawieniu, ale jak nie ma determinacji, to nie ma niczego. Także no, kiepsko mu to wyszło, jeżeli chodzi o, o motywowanie zawodników. To ty przeglądasz. No co, zastanawiamy. Jedno. Swoją drogą, no jak taki, nie wiem, Żardel, Bruno Żurdao, czy coś tam mają się nakręcić na mecz z koroną kierce jak oni są tutaj od miesiąca? Słuchajcie, no dokładnie, ale, dokładnie. Ale, dokładnie. Ale, 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 ale Nawet wiesz, to... ale właśnie, bo tutaj jest troszeczkę, troszeczkę, musimy teraz sobie tak zadać pytanie. Ożywiłem kowala w końcu. Nie, nie ożywiłeś, było. tylko właśnie jeszcze sobie doliczałem. Słuchaj. <laughs> Nie, nie, nie. Zmieniasz, się. nie, no zmieniasz, ten, zmieniasz trenera, bo musi coś się polepszyć, zgadza się? Co ma się pogorszyć? Słuchaj, za trenera Kędziorka ta drużyna straciła... Na 47 bramek straciła 26, czyli za poprzednika. Dobra, to masz. A, 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 dobra, ja dobra, 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 świet... świetnie. Z... Dobra, świetny Radomiak, kędziorek, Mnie się wydaje, że powinien być selekcjonerem. Wypieprzyć tak? wypieprzyć Probierzak kędziorek jest najlepszym trenerem w Polsce. Słuchajcie, jeden z młodszych trenerów, który się nie nadaje do tego prowadzenia, przynajmniej... Dlaczego go nie zostawiono w Poznaniu? Tylko dlatego powiedziano, że jego drużyna będzie grała słabo w defensywie. W... Stracił więcej bramek niż poprzednik w Radomiaku. Nic nie zrobił z defensywą Radomiaka, miał okres przygotowawczy. Wychodzi, dostaje bęski i to, że dostaje czerwone kartki, zareagował kiedykolwiek na czerwoną kartkę. Ja widziałem drużyny w Europie grające, czy nawet w Polsce, że po czerwonej kartce nie muszą dostać sześciu, pięciu ani czterech. Można dostać jedną bramkę albo w ogóle żadnej. Albo cztery, Je jak Barcelona. Słuchaj, dałeś albo jeden. LKS z Dobra, dałeś, dałeś jeden przykład. Koroną cztery dostali, w... słuchaj, oni dostali z UKS. wyobraź A sobie. A jak Jelonia zareagowała na czerwoną kartkę z Krakowiem? No to jak dostajesz w pierwszej minucie czerwoną kartkę, to z kimkolwiek grasz, no masz mega problem, niestety. Ale jaki mega problem? Mega problem jest, żeby drużynę, którą ty prowadzisz i wiedząc o tym, że już od początku ci gra słabo defensywnie, bo w pierwszej kolejce tego roku dostajesz sześć od Krakowi, później przyjeść cztery od Pogoni, mogłeś się wytłumaczyć czerwonymi kartkami. Ale ty poczekaj, no jedziesz na ostatnie dwa mecze, grasz z takimi tuzami Ekstraklasy, jak EKS i Korona, gdzie tam nawet nie masz w Zaląsku pół napastnika, który bije się o koronę króla strzelców i przyjmujesz siedem. I teraz słyszę tak, od Wojtka Jagody słyszę jedno. Do meczu z EKS-em w Radomiaku na środku obrony grał piłkarz Tottenhamu. Od tego meczu słyszę, że gra piłka z Chorwacji. Kurwa, co się zmieniło? No nagle on ten hamul i się stał Chorwatem A tak to wybitny piłka A spoducham. za chwilę będzie obrońca Radomiaka po prostu A to będzie, tak, na, jeszcze ze dwie kolejki Będzie chuj, To będzie, tak, będzie zagranicznym daj, Dajcie spokój i nie kompromitujmy się Trenera Kędziorka, tu jest największa wina Nie potrafił poukładać tego zespołu W defensywie, ten zespół wygląda Tragicznie w defensywie Nie interesują mnie obcokrajowcy, którzy tam nie potrafią Grać w defensywie Plus to, co naściągano 27 czy 6 bramek straconych w 11 ponad średnia ponad dwa. Dajcie spokój, przecież umówi się, że oni są najgorszym dziadem tego roku, jeżeli chodzi o stracone gole. A wy jeszcze mówicie, że no dajcie mu szansę. Nie, nie ma. Słuchajcie, nie ma szansy. <noise> nie ma szansy. Trzeba oceniać nawet młodych trenerów. To nie jest tak, że u nas w Polsce to będziemy oceniać, jak młody, to dajmy mu szansę. Kurde. Nie no, ale moim, no, moim zdaniem... Ale ja wiem, zdaniem, ja wiem. A ja twoim zdaniem radą... tak. Ale ja, ja się odpowiedziałem moim, moim zdaniem. zdaniem ale, mo ale moim zdaniem nie. Kowal, do jaś, ale roz, możemy się ładnie różnić. E, ja mi się wydaje, że... Sam pomysł na kadrę jest po prostu taki, że z żadnym trenerem by to nie zażarło. No nie, nie zażaraj, że ja Nie tyle, tyle każdy, fędziorek każdy fędziorek mówi, To nigdy to, nie wypaliło. Trener, ja, ja to jest, nie ja pamiętam ja, ja, ja tak w Portugalii. Dla, za, zawsze będę Wam tłumaczył, Wam młodzieży jedno. Jeżeli jesteś młodym trenerem i coś kiedyś chcesz piłkę osiągnąć, to nie idziesz do Radomiaka. Nie, nie. No to nie, poczekaj, jeżeli ty nie będziesz miał wpływu na transfery, tylko ściągnąć, ci, będzie ci ściągał samolotem na lotnisko, w którym nic nie ląduje prezes, czyli mówmy się, nie możesz być traktowany poważnie, no przecież ty jesteś tylko pionkiem w grze, no zjeżdżaj fata, to tym bardziej, jak, jak mogę traktować takiego trenera? Poważnie. No jak? No ale jak jest no nie, no nie mogę. Ten trener, jak jest młody Dobra, i dostaje nie... pierwszą szansę w Ekstraklasie jako pierwszy trener, no to też nie wchodzi do klubu jako ten, kto będzie tutaj dyktował warunki. Po prostu nie ma takiej pozycji jak, a nie Korsza, ta... który zaczynał pracę w Lechu. Chwilę, 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 Kuba, kto mu kazał y, albo zabronił y, y, zaczynać od drugiej ligi, pierwszej ligi i stopniowo przechodzić do Ekstraklasy? No to niejako miał taką drogę, no. tylko że bardziej asystentem chciał być, a nie... Yy, ale na, na nawet go, jakby z pierwszej albo z drugiej uba, ligi dostał szansę bezpośrednio do Radomiaka, no to przecież też nie wpadł i nie, nie, nie kontaktu. Inaczej, inaczej ja widzę futbol, jeżeli chodzi o poważne prowadzenie zespołu. Po pierwsze, z punktu widzenia samego piłkarza. No ten piłkarz i jego menadżer, ty przyjeżdżasz z Portugalii, ja taki rzucam z Portugalii, no bo tam najwięcej Portugalczyków. I oni ty wchodzą w tego kendziora, ty oni go szukają. Ty wyobraź sobie. Ty ten por. Ty mówi człowieku, grzybiasz, rolnik, szuka żony i tak dalej, i tak dalej. No dobra, Nie ale, mają gościa, miałeś, no. ale miałeś Konstantina Galka, który był w poważnych klubach. Miał poważne CBI, no i co. No i też nie wypaliło. No dobrze, ale to i nie, bo co? No, no to tu. To... No ale wtedy googlowałeś Konstantina Galkę i patrzyłeś na niego. Nie, nie, no, by było. No, no dobrze, tylko ty mówisz o obcy, o Polaku. No ale co to, to ma za znaczenie. Ma duże no znaczenie. No ale chodzi mi o to, że to nie ma że, gwarancji, że. Jak jest piłka się. Sobie, z że, ja chciałem obytać. ci powiedzieć, żeby w Las Palmas, jak zrobiono, zwolniono pierwszego szkoleniowca. I zrobiono z kierownika drużyny, tam nikt nie wraca. A jak piłkarze Jagi Siemieńca mieli traktować na początku? Jak go googlowali? Co on prowadził? Rezerwy? W trzeciej lidze? Co to jest za trener? Słuchaj, Jeszcze nie wygląda jak trener, który, wiesz, dobrze się prowadzi. Słuchaj, dopóki... A poczekaj, ale chyba prowadził od początku sezonu, czy jak? Kędziarek od kiedy prowadzi Radomiaka? A, teraz widzisz, już zmienia. Nie, nie, ten, no, no poczekaj. Ale jak ma znaczenie? Ale, tak, tak. A koniec, kiedy przychodził? Masz, pod koniec tamtego sezonu? Tak, ale, po, ale później masz okres przygotowawczy Czy masz trochę zmienioną drużynę, czy nie miał? Czy masz tą całą drużynę z zeszłego sezonu? No tak, ale mówimy teraz o statusie trenera. I o ty to, ty czy mówisz, robi teraz Ty Mówisz, nie? że Kędziorek, będąc asystentem w Lechu Poznań, nie może mieć teraz posłuchu żadnego zawodników i jest panem grzybiarzem. No ale Siemieniec startował w zasadzie z jeszcze niższego pułapu. Nie, powiem, no to, ale to tak, to, że ale, trener, ale ale autor, dupą, i piłkarze. Ale, ale przebek, i... chodzi o. Dobra, to, to, to ci dodam. Wiesz, czym się różnią? Bez względu na wiek, terenara bronią wyniki. Kędziorek nie ma żadnych wyników. Umówmy się, a, a gdzie on jest w tej lidze. Jeszcze raz wytłumacz mi, dlaczego można mieć w drużynie dwie, ponad dwie średnio stracone bramki na mecz. Czyli musisz być totalnym dziadem przy przygotowaniu gry defensywnej, czego na przykład o szwardze nie możesz powiedzieć. Ale też powiemy, że szwarga jest słaby, bo w ofensywie jest słaby. Przynajmniej ja tak, tak odbieram. Nie to odbieram. Ale... No to no co? Wrócę do tych meczów, odejmij te dwa mecze z Krakowiem i z Pogonią, które były jednak. I jeszcze odejmij... Nie, oczywiście. Ja ci, ja, ci, ja, ja, ci, ja ci jeszcze. Jaką masz średnio straconych goli wtedy przez Radomiaka. To już powiem. trochę zmienia postać rzeczy. Tak, tak, jeszcze jakby odejmiemy cztery z koroną i trzy z EUKS-em. <laughs> Kurwa, powiem wiesz, ci, że najlepsza defensywa tak, na świecie w historii piłki nożnej. Tak, jakby jak żadnych i, meczów nie grali, to. jest teraz Eks ze, 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 ze straconych goli za ostatnie mecze, no to, to wiadomo, że te sześć w Jagiellonią. nie zamazuje obraz. Dobra, umów się, ty trenera kędziorka kochasz, ja go nienawidzę. Zaprowadzenie zespołu jaki prowadzi. No i tyle. Możemy? No, trochę pokłócić no, i w ten do kochania spod? trenera kędziorka mi daleko. Ale no, no dobrze. No, moim zdaniem nie on... uważam, że to jeszcze czas, żeby go mieszać z botem. A uważam. uważa. Że... jeszcze nic nie pokazał, nie wiadomo, jaki to jest cel. Aczkolwiek uważam, że od strony mentalnej no, nie popisał się tutaj. Da... Bo on sam deklarował, że drużyna będzie nawet lepsza pod tym względem niż korona, okazało się, że sam potem przyznał, że. Kozac. Totalnie nie dojechali. I Gold dla Real. Tak widzę I Brawa dla Gorzowa. Karnego, kurwa. Kozacy są tacy. co za inwalida, Sfałlował, kurwa, na karne. Bielica, malarczyk, czerwiński, huk, podgórski, marchiński, pawłowski, Anderson, Hansen, szykawka, felix. Hansen jest przepiłkarz. To prawda. Że Janusz Jeźdźwiec, nie zobaczył, że młody, Hansen to jest piłka. Za, młody Kubarski sfałował. No, no, a mówią, jest, że Kubarski już Jest zagrał, kolejnym kurwa. głazem do ogro ogrodu tego trenera. Yy, Badziewiacy. Będę to zawsze powtarzał. I zawsze będę bronił tego człowieka. Kuciak. Który jest. Zawsze Kuciaka rok. Który, który jest rok? Kuciak Wózkowicz, Bitri, Borges. Moneta. Który jest rok? Który jest rok? Papa Nikolaou, Liza, Osemedo, Klimala. Który jest rok? Który jest rok? Żarel. Który jest rok? Żardel, który jest rok? <grymne> I... Szalona, szalona ciekawostka jest taka, że dwaj bramkarze, którzy byli w Rakowie w tym beczu, czyli te wyjściowej jedenastce i Doławce, ławce, mają trzy mecze w Rakowie i trzy razy byli w Badziewiaku. Tak, ale, 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 ale zobaczcie. Nie wiem, jak tam, ale tak patrzę. Grosicki. Który jest Z rok? Liga angielska. Klimala Celtic, Wózkowicz, Tottenham. kuźwa, ja cię piernicze do Semedo prawie do West Bromwich kiedyś poszedł. No, no. Żardel jak pykał? No, w, Gdzieś tam? W FC Porto, W FC porto. 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 przecież. No, u, u. Czuje, co my tu, Papa kola? kolał. Puciak powinno... przecież był w Hull City, co prawda tylko był, ale jednak się to liczy. No. Słuchajcie, na jednej stronie jest z... I, tak to... i Moneta, i Grosicki. I tak to jak to... Jeszcze się... Mati brakuje. Jeszcze jak ściągniesz... Wie, no to... i to też brzmi tak, tak dobrze. No, więcej, na tych tych Zangli, Słabiaków, tam kopają... Ostatnia na tak Się tam wiesz, kick and rush, się nadają tam. Tak wygląda tabela. Jeśli dobrze się przyjrzeć, widać rzeczy. Pożycz okulary. Następna no, nie... plansza. Pożycz okulary, bo nie widzę. A tutaj się za wiele nie zmienia, co? Nie. Z... Mam wrażenie, że. On to przekopywuje z, <g démocratnie> to, z... To, jezrezy... to mi się wydaje, że jak. <guck�> Przed same... Prze świętami wielkanocnymi, jak byłem, to chyba tutaj za dużo nie. No, no się nie zmienia z definicją. A na strzelił tam trzy ostatnio. No ale tak on nie... No to jakoś tak ty że. Ile miał ekspozycji to no po świętach? Po Bożego Narodzenia 14. 14. Ale się musiał następnie. dzielać na święta Bożego Narodzenia świni. Istnieje prawdopodobieństwo, że jakby Exposito teraz doznał, znaczy coś by sprawiło, żeby nie mógł zagrać do końca sezonu, bo nie życzę mu kontuzji, to i tak by został królem strzelców, bo Stal już przestaje strzelać gole, a reszta to ma. Hit, zbyt dalekowie, Ale stali teraz, teraz. Patrz, z kuryn strzeli teraz dwie. Bo z legią grają. No tak, leży im legię. Hit o. w Stoku, jak Jelonia, pogoń. O, fajny. Hit w łodzi, widzę, w Wszędzie hit. hit w Krakowie. W Radomiu, ja cieszę się, że będę na kawalerskim i będę mógł chłopakom rano puścić Radom jak zagłębia. To chcesz przyspieszyć ich zgon potem, chyba? To podobno leczy kaca. Taki mecz. To... Kędziorki kontrawaltki. Super. Panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jutro zapraszamy na Weszło polskich. Znów Jan Mazurek zebrał fajnych gości, bo będzie jeszcze yy, Sebastian Musiolik, będzie Wojciech Pertkiewicz i będzie jeszcze ktoś. Michał, Michał Pazdan. Pazdan. Michał Pazdan właśnie. A ja się wyrwaliśmy. Hmm. W środku w czwartek będzie też wieczorem Quiz. Będzie też może wywiad, chociaż nie wiem, czy go hał. Nie. Ze mną? Nie co z tobą? Co z tobą? No Krakowa jadę. Hmm. Będzie vlog o górniku Zabrze ode mnie. Tak. I będzie na pewno w Wojciech HD. Ja cię, jaką się musi szykować na ten triumf jakieloni. Tak. Przestraszony jest. Zostawiajcie łapki w górę dla Kowala, który dzisiaj był znowu w formie. Cie? Jakiej? Olimpijskiej. E, jest twój serial na Netflixie już podobno. Ale no. ja polecam inny, ja Golan teraz serial. A to jest ten sam, Ser tak. podobno. Tak, co, inny miał nakręcić, żeby puścić? No ja to polecam serial, który jest sprzedany. bardzo fajny. ten, bardzo fajny. Co ten, 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 jakby miał powstać serial o Tobie, to kogo byś chciał, żeby grał główną rolę? Adam Ferency na przykład. Nie, 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 nie. No Jason Statham. Umówmy się, że musiałbym... Ja być, Bruce Willis. Ja musiałbym być ja roz... w roli głównej, to by była autentyczne, a nie jakieś gówno tam grane przez kogokolwiek tam. Dajcie spokój. <laughs> <się> oburzył. <laughs> by Wojciech Kowalczyk, Przemysław Michalak. Sam, taki, samym w białe, samym taki... zagrał i zagrał to najlepiej. Nie potrzebny tu górę, już. Łapki w górę, dajcie nam zasięgi i suby. Ja, i. Czy to... nie znają ludzie tam, grają tam jakieś? Nie chce ktoś na błocie go. Po co ci wrocławskie Zo? wylej ma może grać. W już nadszedł czas, ten spadek Masterclass. Już z porażki czujesz smak, to zawsze był wasz plan. Badija to fajny gość. Czyż razy była łapał ktoś? Ancymon ten Filipek mój Po pucharze poszedł bój. Omnibus, oj czołku, to właśnie ty Strasburgier ci dodał sił Trenuj Śląsku, tu grasz Na gado Do powrotu czas, do powrotu czas papęko. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuksiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł bez ryzyka. Fuksiasz.pl